zaczynać. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Klub Krytyki Politycznej. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, oczywiście jak każde, ale to jest w taki inny sposób, zaraz powiem dlaczego. Spotykamy się, żeby rozmawiać o książce, o bardzo ważnej książce z autorką Beatą Siemieniaką, siedzącą tutaj. Książki pod tytułem Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu. Autorka jest prawniczką, aktywistką, także absolwentką Kolegium Misz i Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Cardiff Law School. Prowadzi od 2014 roku nieodpłatne porady prawne w Komitecie Obrony Praw Lokatorów i warsztaty edukacyjne. Jest także aplikantką adwokacką i współzałożycielką oraz członkinią sekcji praw człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Dotychczas współpracowała m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz tutaj taki trochę lokalny akcent, Stowarzyszeniem imienia profesora Hołdy. Publikowała w OKO.press, Krytyce Politycznej, Kulturze Liberalnej oraz Codzienniku Feministycznym. Książka, którą mam przyjemność trzymać w rękach, jest wydana przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Dzisiaj jest dostępna w czytelni za 35 zł. To jest taka cena promocyjna. I też przy okazji tutaj tej obecności dziękuję Galerii Labirynt za nieustanną, życzliwą tutaj gościnę, wyjątkowo w tym akurat pomieszczeniu, które myślę, że jest bardzo takie przyjemne. To, na czym mi bardzo zależy, to jest, żebyście Państwo także się aktywnie włączali, to znaczy nie chciałabym, żeby to był jakiś wykład. Ta przestrzeń jest taka bardzo przyjemna i bym powiedziała komfortowa, zatem po prostu od razu z góry zachęcam do włączania się i rozmowy, dyskusji, ponieważ tematy, tak jak się okazuje, są bardzo dotykają, czy mogą dotknąć właściwie każdego z nas. Ja zaczynając czytać książkę, też patrząc na okładkę, która jest dosyć dynamiczna, bym powiedziała, i myślałam, że będę czytać coś, co jest bardziej takie jak jakaś powieść kryminalna, ponieważ tutaj ten podtytuł Historia wielkiego przekrętu może tak sugerować, że tak właśnie się dzieje, jednak w pewnym momencie jakby rozwiewasz nasze czytelników nadzieje i już piszesz o takich bardzo prostych rzeczach. I tutaj może pierwsza rzecz, która mnie bardzo jakby tak uderzyła i myślę, tutaj może zacznijmy od tego, to, że piszesz o tym, że nie każda osoba, która reprywatyzuje, jest takim złym, taką złą postacią. Ponieważ oczywiście obalasz kilka mitów w tej książce. Ona jest bardzo taka gęsta, bym powiedziała, ta sama publikacja, ale to, że jakby nie każdy człowiek, który odzyskuje tę kamienicę czy swoją jakąś nieruchomość, jest takim czarnym charakterem. Tak, to prawda, że nie każdy, kto odzyskuje z tym czarnym charakterem, chociaż mnie bardziej chodziło o to, że nie trzeba być handlarzem roszczeń czy reprywatyzować przy użyciu metody na kuratora czy jakichś innych metod związanych z popełnianiem przestępstw czy z fałszowaniem testamentów, dokumentów, żeby zreprywatyzować coś. Więc jakby nie ma dla mnie szczególnie znaczenia to, czy ktoś jest... nie wiem, dobrą, złą osobą, jakoś staram się jednak nie operować takimi kategoriami, tylko staram się pokazać, że reprywatyzacja to jest proces, który odbywał się często niezgodnie z prawem i dzisiaj wiemy, nazywamy to dziką reprywatyzacją, ale reprywatyzacja ma też to oblicze, że czasami jest przeprowadzona zupełnie zgodnie z prawem i w wyniku często zupełnie zgodnego z prawem działania i tak dochodzi do krzywdy społecznej. Chodziło tutaj właśnie o ten mit, że są jacyś źli handlarze roszczeń, źli właśnie kuratorzy, osób nieznanych z miejsca pobytu, osób, które umarły w czasie II wojny światowej, dzisiaj by miały po 100 ileś tam lat.
ale gdyby reprywatyzacja odbywała się na rzecz tych prawowitych spadkobierców, to wszystko byłoby w porządku. Ja staram się pokazać, że nie, wciąż nie byłoby w porządku, dlatego że mamy bardzo dużo takich przykładów, które pokazują, że nawet tam, gdzie, tak jak powiedziałam, wszystko przebiega zgodnie z prawem, dochodzi do eksmisji, nękania lokatorów, oczywiście podwyżek czynszu i tak dalej. Przykładem takiej historii, która mnie bardzo uderzyła, bo na początku też byłam przekonana, że gdyby nie ta mafia reprywatyzacyjna, to wszystko byłoby w porządku. Była historia Marty, takiej lokatorki, z którą się zetknęłam właśnie w komitecie. Marta się wychowywała na jednym podwórku, jej mąż właściwie, ze spadkobiercami kamienicy. Oni po prostu wiedzieli, że po wojnie ta kamienica została zabrana rodzinie tych kolegów, rodziców kolegów, z którymi się bawił na podwórku. I że ci rodzice się cały czas starają, potem ich dzieci się starają o to, żeby tę kamienicę odzyskać. I nawet się umówili, że jak już się uda zreprywatyzować, to ci spadkobiercy pomogą znaleźć Marcie, jej rodzinie, ona wtedy miała dziecko, miała męża, razem tam mieszkali, że pomogą zdobyć mieszkanie od miasta. Ale tak się nie stało i jak tylko ci spadkobiercy, ci koledzy z dzieciństwa odzyskali tę kamienicę, zdarzyła się taka historia, że Marta wracała do domu ze sklepu z siatką, z chlebem i z mlekiem i nagle zobaczyła, że jest zamontowany zamek na furtce, którego nigdy nie było, od kilkudziesięciu lat nigdy nie było tam zamku, żadnego zamka. Więc no trochę się zdziwiła, zadzwoniła po policję, znaczy nie, jeszcze wtedy nie zadzwoniła po policję, tylko po prostu przeskoczyła przez ten płot, przez tą furtkę, ale właściciele zadzwonili po policję. Następnego dnia zamontowali kolejny zamek w jakichś kolejnych drzwiach i Marta już po prostu nigdy więcej nie weszła do domu. Tak jak stała, to po prostu musiała gdzieś indziej szukać miejsca do mieszkania, gdzieś się po prostu po znajomych bujała, że tak powiem. No i następny raz, kiedy widziała swoje rzeczy, to był wtedy, kiedy ci prawowici spadkobiercy sprzedali deweloperom kamienicę. I Marta, przyjeżdżając samochodem obok, zobaczyła, że te rzeczy są wyrzucane przez okno. I to był pierwszy moment, kiedy mogła odzyskać te rzeczy, których nie mogła odzyskać, jak zamontowano te wszystkie zamki. I wydaje mi się, że ta historia... Aha, jeszcze wisienką na torcie w tej historii jest to, że deweloper zburzył tę kamienicę, jak ją odkupił od spadkobierców. I w tym budynku, w tym apartamentowcu, który powstał na miejscu tej kamienicy, w której mieszkała Marta, pobinął w numeracji numer, pod którym ona mieszkała. Tak. I teraz akurat bardzo się jakby z tego cieszę, znaczy, że będę mogła to prowadzić, chociaż historia jest oczywiście straszna. Będziemy składać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dlatego że była sprawa w sądzie o przywrócenie posiadania. Marta tę sprawę przegrała, a uzasadnienie sądu było takie, że tego mieszkania już nie ma, bo nie ma tego numeru w tej nowej kamienicy. No i takich absurdalnych historii jest dużo, ale myślę, że ważne jest, żeby podkreślać, że czasami po prostu zwykła kolej rzeczy, zwykli spadkobiercy, to też są ludzie, którzy nękają lokatorów, też są ludzie, którzy dopuszczają się bardzo niemoralnych zachowań i to nie ma znaczenia tak naprawdę czasami, czy reprywatyzuje ten zły handlarz roszczeń, czy ten poczciwy dziadek, który po prostu odziedziczył roszczenia, bo w takiej rodzinie się urodził. Tak, bo w pewnym momencie też rozwiewasz taki właśnie mit, że jeżeli osoba, która wchodzi w posiadanie budynku, no właśnie nie jest handlarzem tych roszczeń, to wszystko będzie w porządku. Też jakby dojmujący dla mnie był taki fragment, gdzie przytaczasz scenę z rozprawy, jednej z rozpraw, dotyczących właśnie eksmisji, gdzie sędzia zadaje pytanie, czy osoba pozwana zgadza się i zupełnie nie rozumie jakby też tego języka. Mhm. I też myślę, że to jest dosyć istotne, że sami obywatele po prostu nie mają dostatecznej wiedzy na temat jakby tych spraw związanych z sądem. I w końcu w pewnym momencie no, ta osoba się zgadza. Zgadza się i zgadza się na własną eksmisję. I ty pracując też, udzielając tych bezpłatnych porad, tak troszeczkę odbiegając już tutaj od samej treści książki,
też piszesz, znaczy nie, odbiegając od treści, ale też piszesz o tym, że w tym momencie spraw jest takich coraz więcej. W Lublinie, właśnie tu chciałam też przedstawić osoby z Lubelskiej Akcji Lokatorskiej, też działa Komitet Obrony Praw Lokatorów, takich spraw jest niebywale dużo. I czy mogłabyś się podzielić też takimi swoimi refleksjami związanymi z no po prostu doradzaniem osobom, które się znajdują w takich sytuacjach? No jest faktycznie bardzo duży problem, taki bardziej ogólny niż dotyczący tylko lokatorów ze zreprywatyzowanych kamienic, czy w ogóle lokatorów, związany z egzekwowaniem swoich praw. I to jest problem widoczny, no, wydaje się, że on jest trochę charakterystyczny dla naszego kontekstu polskiego, że na przykład sąd, który ma wymierzać sprawiedliwość, tak naprawdę staje się jakimś takim wrogiem obywatela już przez sam język, jakim operuje. Ta historia, o której mówisz, w skrócie polegała, jakby przytoczyłem, mniej więcej to było coś takiego, że przyszedł pan na rozprawę eksmisyjną. Zazwyczaj, znaczy często się dzieje tak, że po prostu ktoś przez całe życie był uczciwym obywatelem, nic złego nie zrobił i nagle musi chodzić po sądach, zupełnie nie rozumie, co się dzieje. I jeszcze w sądzie właśnie, na przykład sąd zadaje pytanie, czy popiera pan powództwo? I on po prostu nie wie, czy on jest powodem pozwanym, jakby czasami na takim etapie, szczególnie w stresie, to już w ogóle wszystko myślą miesza. Uważa, że czasem może lepiej się zgodzić na to, że popiera, tak, zgadza się na wszystko, bo jakby nie wie za bardzo, z czym ma do czynienia. Czy składa jakiś wniosek, no on nie wie za bardzo, jaki wniosek złożyć. I tak naprawdę jest to zupełnie sprzeczne z tym, do czego sądy są powołane. Ja część książki poświęcam na problemy związane z sądownictwem, bo myślę, że one są dobrze widoczne na przykładach lokatorów, którzy walczą o swoje prawa, ale tak jak powiedziałam na początku, myślę, że one są bardziej ogólne, czy to chodzi o sprawy pracownicze, czy o sprawy lokatorskie. Są dochodzenie jakichś takich prostych spraw w sądzie jest zwyczajnie trudne przez to, że sądy nie są przyjazne, zadają pytania trudnym językiem, chociaż wcale nie muszą, bo przecież sąd mógłby zadać pytanie nie, czy popiera pan powództwo, tylko czy zgadza się pan z tym, żebym ja tutaj pana eksmitowała z mieszkania? On by to zrozumiał, ale sądy nie zadają tego pytania w prosty sposób, nie tłumaczą w prosty sposób i często dochodzi to przede wszystkim do takiego poczucia niesprawiedliwości, bo jak nie wiadomo w ogóle o co chodzi w tej, co się dzieje na sali sądowej, no to jak można mieć jakieś poczucie, że się wychodzi z tej sali sądowej z, nie wiem, no właśnie, że sąd wymierzył sprawiedliwość. Tak, bo ty też nawiązujesz do tego, że właśnie przez to, że bardzo wiele osób nie rozumie tego języka prawniczego, mają poczucie właśnie, że za tym stoi jakiś układ, mafia, tak. korupcja, podczas gdy bardzo wiele, i ty też o tym piszesz, bardzo wiele tych spraw po prostu jest absolutnie legalnych i nie ma tutaj jakby do czynienia z sprawami korupcjogennymi. Natomiast właśnie dobrze, że tutaj jest ta kwestia lokatorska, ponieważ też bardzo obszerny fragment książki jest poświęcony lokatorom jako takim, to znaczy lokatorom, definicją lokatora jest to po prostu osoba, która nie posiada tytułu własności do lokalu. I tutaj pokazujesz też rozwarstwienie tych lokatorów, że są lokatorzy właśnie z tych kamienic, są lokatorzy z mieszkań komunalnych i z mieszkań socjalnych. I że nawet na tym poziomie jest pewne no, rozwarstwienie, czy jedni się powiedzmy nie chcą przyznawać, jakby nie chcą być kojarzeni, znaczy ci powiedzmy komunalni z tymi socjalnymi i tak dalej. Że nawet na tym poziomie po prostu jest jakiś też konflikt i bardzo dużo takiego odium powiedzmy przekonania, właśnie niesprawiedliwego przekonania, że lokator to jest zwykle właśnie jakiś pijak, ktoś, kto dewastuje, niszczy mieszkanie. Też myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestie lokatorskie, bardzo często, czasami też i prasa, przyczynia się do takiego obrazu osoby właśnie roszczeniowej, która no, nie płaci, przez to nie może ten budynek na przykład być odremontowany. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy wątek, że o tym też wspominasz, jakby nie pomijasz tej właśnie takiej trudnego aspektu, że jednak lokator
nie jest, lokatorzy nie są jakby równi w tym sensie. No myślę, że źródłem całego problemu jest stereotyp lokatora. I ten stereotyp ma no, sporo źródeł, wiele się złożyło na to, że ten stereotyp funkcjonuje. Ten stereotyp oczywiście polega, tak jak mówisz, na tym, że lokator to jest osoba roszczeniowa, która żyje na koszt państwa, nie płaci, leniwa, nie wiem, no właśnie dewastuje, pasożyt, mnóstwo negatywnych określeń. Tak, patologia. Możemy, tak, patologia. Generalnie lokatorzy równa się patologia. I teraz trochę to się zmienia, być może ze sprawą właśnie komisji weryfikacyjnej, kiedy ludzie widzą, że lokator to nie jest jakiś obdartus, tylko po prostu zwykły człowiek, który mieszka w mieszkaniu przydzielonym przez gminę na podstawie decyzji administracyjnej jeszcze w PRL-u, albo nawet aplikuje teraz. W każdym razie wygląda jak człowiek i może to trochę... To jest ważne, żeby mówić o tym stereotypie lokatora i żeby go rozmontować, dlatego że mam wrażenie, że przez ten stereotyp lokatora też afera reprywatyzacyjna wybuchła z takim opóźnieniem, dlatego że Jolanta Brzeska, lokatorka, składała wiele zawiadomień do prokuratury. Mówię oczywiście, pewnie wszyscy w tym gronie wiedzą, że Jolanta Brzeska jest tą zabitą lokatorką w 2011 roku. Jej zwłoki znaleziono w lesie podwarszawskim w środku dnia. Policja prowadziła postępowanie, że to samobójstwo, zacierała ślady, co już teraz jest oczywiste i możemy o tym głośno mówić, a wcześniej nie było takie oczywiste. No w każdym razie Jolanta Brzeska, lokatorka, składa mnóstwo zawiadomień do prokuratury, że działa zorganizowana grupa przestępcza, że nęka się ją, że ktoś ją ciągle śledzi, że rozcinają jej zamki, że próbują się włamać do mieszkania, że nagle przychodzi, co wiemy z książki Piotrka Tyszewskiego, która zresztą tam leży, i Roberta Nowaka, wszystkich nas nie spalicie, że dowiaduje się o tym, że zreprywatyzowano jej mieszkanie, tak że po prostu wchodzi Mosakowski do niej do mieszkania, siada w fotelu, jej fotelu i pyta się, no, to jak się u mnie mieszka? I ona o tym wszystkim składa, ciągle składa zawiadomienia, jest jedną z najbardziej aktywnie działających osób w tym ruchu lokatorskim, zakłada w ogóle stowarzyszenie lokatorskie. I co? I wszystkie zawiadomienia, które składa, wiążą się z tym, że odmawiają wszczęcia postępowania, nic się nie dzieje, to jest normalny proces i tak dalej. Po prostu przez to myślę, że często nie słuchano lokatorów właśnie dlatego, że przez ten stereotyp nie traktowano ich jako partnerów do dyskusji. To po pierwsze. Po drugie, często na interwencje, tak jak nawet w przypadku Marty, przyjeżdżała policja i mówiła, nie no to jak jest właściciel, no to właściciel może robić co może, przecież to jest właściciela dom, no to właściciel może sobie zamek zamontować, kiedy chce. Właściciel może wyrzucić kogoś z mieszkania, bo policja jakby, no właśnie, nie wie, czy jakby, no trudno powiedzieć, jakby czy nie wie. Może ma właśnie takie przeświadczenie, że jak ktoś ma akt notarialny własności, to po prostu to tyle, to go chroni zupełnie. No tak, to jest taka neoliberalna narracja. Tak, tak. Gdzie też... Że wszyscy sobie zasłużyli, ci emeryci to w ogóle sobie zasłużyli na to, żeby mieć czynsz 1800, jak mają emeryturę 1300. Jak nie, to niech zakładają firmę. No tak, dokładnie. Mogą zawsze się przebranżowić, wynieść, wyprowadzić. Tak, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ dla mnie ta książka nie jest wyłącznie o samej reprywatyzacji, ale właśnie o sytuacji lokatorów, sytuacji osoby, która nie ma prawa własności do lokalu, do mieszkania. I przez to jest gorsza. Tak, i przez to jest gorsza. Nie ma przy okazji też właściwie takich nadziei na to. Jednocześnie poniekąd też jest opuszczona przez właśnie ten system sądownictwa, bo też mówisz o tym, że niekiedy sami sędziowie no, nawet nie mają złej woli, tylko na przykład są niedouczeni. Po prostu zwyczajnie jakby nie mają też tych narzędzi albo też czasu, cierpliwości, nie patrzą na problem holistycznie. Ja bym nie powiedziała, że sędziowie są niedouczeni, bo uważam, że sędziowie są jednak, jak obserwuję środowisko adwokackie, to uważam, że sędziowie są najbardziej wykształconymi prawnikami. Tylko że problem jest właśnie, no, znowu wracam do tego stereotypu, że on też nie omija ani policji, ani prokuratorów, ani czasami też sędziów. Sędzia też może mieć takie przekonanie, że wolny rynek to jest coś absolutnie dobrego, może mieć jakieś przekonania neoliberalne. I może tak interpretować prawo, żeby chronić bardziej właściciela niż lokatora.
Poza tym, ten problem, o którym mówisz, bierze się tego, że w ogóle sądownictwo wykształciło czasami taką interpretację prawa, która była bardzo na niekorzyść i lokatorów i była bardzo proreprywatyzacyjna, dlatego że nie patrzyli jakby na ten proces, że w jednej sprawie postanowią coś i co się stanie, kiedy po prostu zrobimy z tej jednej z tego jednego konkretnego rozstrzygnięcia całą zasadę. Mogę podać przykład. Sądownictwo jakoś się w tę stronę, orzecznictwo poszło w tę stronę, że nakłady na odbudowę kamienicy, na przykład kamienica była zburzona po II wojnie światowej, teraz jest reprywatyzowana. Więc logicznie rzecz biorąc, najpierw ktoś powinien policzyć, ile kosztowała odbudowa, a potem się zastanawiać, czy w ogóle oddawać, jeżeli już w ogóle są przepisy, które każą oddawać. Orzecznictwo poszło w tę stronę, że najpierw musimy oddać, bo to oddanie jest jakby bezwarunkowe, tam jakieś przesłanki, coś tam jest jakby cała otoczka, całe wytłumaczenie, a dopiero później, na drugi etap, to jest taki, że gmina ma policzyć, ile wydała i odliczyć od tego, co jakby, no właśnie nie wiadomo od czego odliczyć, tak naprawdę pozwać tego nowego właściciela o zapłatę. Tylko że tutaj wchodzi kolejny problem, że jest na przykład przedawnienie i nie można się starać o oddanie pieniędzy za jakieś tam bieżące remonty, które były wykonywane w latach 70. Więc robi się z tego masa różnych problemów. A gdyby taki sędzia pomyślał, co zrobić, kiedy tak wszystkie budynki oddamy, to okaże się, że jakby skarb państwa czy budżet samorządów nie stać, ale też nie powinno po prostu w ten sposób być rozliczane. Z trzeciej strony, to wcale nie sędziowie powinni decydować o tym, jaki kształt ma reprywatyzacja. To jest też błąd Sejmu, każdego Sejmu, który był po 89, że ten problem spychał na sądownictwo. I to też jest coś, co nie jest dobre w tym sensie, że sędziowie nigdy się nie obronią, dlatego że sędziowie nie wypowiadają się przed kamerami, no może jakby to się zmienia jakby przy okazji tych reform, ale generalnie jeżeli sędzia wydaje wyrok, to on potem nie może pójść do studia telewizyjnego i tłumaczyć się, dlaczego tak orzekł. Natomiast posłowie mogą pić ten wymiar sprawiedliwości, że sobie nie poradził, ale tak naprawdę to oni wmanewrowali ten wymiar sprawiedliwości w taki kozi róg. Też trzeba wiedzieć, jakby wiemy teraz doskonale, że wiemy, jaka to jest dzika reprywatyzacja, ci wszyscy kuratorzy, handlarze roszczeń i tak dalej. Ale jaka jest ta dobra reprywatyzacja? Jaka jest reprywatyzacja, jakiej chcemy? Czy uważamy, że w ogóle trzeba oddawać? Czy trzeba w ogóle cofać te wszystkie procesy gospodarcze, historyczne o kilkadziesiąt lat? Czy mamy cofać się ze stosunkami własnościowymi do czasów sprzed II wojny światowej? Czy może uznamy, że to nie była, że my dzisiaj, potomkowie tak naprawdę osób, które wówczas podejmowały jakieś ważne decyzje polityczne, być może nie jesteśmy odpowiedzialni w 100% za to, że była wojna, że był PRL, że nacjonalizowano, że ta nacjonalizacja nie przebiegła tak, jak powinna była przebiec i tak dalej, i tak dalej. Więc tych problemów jest całkiem sporo. Odpowiedzi na to wcale nie są proste, czego dowodzi dzisiejsza dyskusja o ustawie reprywatyzacyjnej dużej, której w zasadzie nie ma. I to są trudne pytania, na które nie powinni odpowiadać sędziowie, tylko powinni odpowiadać nasi reprezentanci w Sejmie i znaleźć jakby takie rozwiązanie, które no jakoś jest jakimś kompromisem, satysfakcjonuje wiele stron. Tak, myślę, że tutaj też ciekawym wątkiem jest to, o czym nie wiem, czy wiele osób jest świadomych, że przed wojną bardzo wiele budynków było niebywale zadłużonych i też o tym piszesz, że w tym momencie, jeżeli jakby ktoś odzyskuje jakąś nieruchomość, to powiedzmy odzyskuje ją no, w naturze, jakby na stan obecny i obecnej wartości, biorąc zupełnie pod uwagę tego, że przed wojną najprawdopodobniej ta nieruchomość była niebywale zadłużona i to jest taki wątek, o którym ja też w ogóle nie myślałam, nie przyszło mi to do głowy, że przecież kiedyś było, powiedzmy, mogło być tak jak i teraz, że po prostu ktoś brał kredyt, żeby coś zbudować i po wojnie to wszystko znikało, tak
jeżeli chodzi o te zobowiązania finansowe. No tak, ten temat jest w ogóle trochę przemilczany, może ostatnio jakoś coś się w tej sprawie rusza, ale według profesora Kłuska z Uniwersytetu w Krakowie, przepraszam, mówię tam, jak on się tylko w każdym razie profesor Kłusek jest specjalistą od historii gospodarczej, prawa bankowego międzywojennego i powojennego i według jego prac badawczych nawet 80% kamienic przed wojną i majątków ziemskich, bo jakby reprywatyzacja to nie są tylko kamienice, ale też po prostu odwracanie reformy rolnej. I dlatego staram się zwrócić uwagę na to, że reprywatyzowana jest Polska, a nie Warszawa, jak się często w mediach dzisiaj mówi. Więc zdaniem profesora Kłuska 80% majątków ziemskich było potwornie zadłużonych. Najlepszym przykładem bardzo, bardzo zadłużonego majątku ziemskiego przed wojną był pałac w Wilanowie. Ten pałac w Wilanowie prawdopodobnie, gdyby nie wybuch II wojny światowej, zostałby zlicytowany, dlatego że zadłużenie było tak wysokie, właściciele byli tak niewypłacalni i tak źle zarządzali, że to zadłużenie pogłębiało się z każdym rokiem, że tak naprawdę ta II wojna światowa była dla nich zbawieniem. I co się teraz dzieje? Branicy nie dość, że ubiegają się o zwrot tego muzeum, dzisiaj muzeum, czyli czegoś, co należy do nas wszystkich. Ubiegają się o zwrot muzeum w Wilanowie, to jeszcze ubiegają się o odszkodowanie za tereny położone na terenie Okęcia, lotniska pod Warszawą. I to są, teraz już nie mogą o te tereny, dlatego że tam jest lotnisko, ale chcą odszkodowanie i to odszkodowanie wynosi jakieś miliony, żeby nie powiedzieć miliardy, ale chyba raczej miliony. Chyba tak 200 milionów, tak mi się, z tego co pamiętam. Tak, ja wolałabym sprawdzić, bo mam straszną złą pamięć, ale na pewno jest wiarygodnego źródła w książce. Tak. Załóżmy, że to jest 200 milionów, to jest gigantyczna kwota. I dlaczego mamy oddawać komuś, kto... w ogóle nie, jakby to jest nawet jest niemoralne w ogóle żądać dzisiaj zwrotu takiej kwoty, kiedy było tak potwornie zadłużone, był tak potwornie zadłużony ten majątek przed wojną. Tak, też wspominasz także o majątkach ziemskich, na przykład o tym, że obecnie na terenach może być na przykład jedyny szpital, albo jedyne przedszkole, albo jakieś innego rodzaju budynek po prostu użyteczności publicznej. I czy to jest moralne oddawać, biorąc pod uwagę po prostu lata, jakby no nie, podczas których ten teren nie był użytkowany? Tak, tak. Ja bardzo lubię podawać przykład zamku w Łopusznie w powiecie kieleckim. To jest faktycznie jedyna w powiecie szkoła. Ten zamek, ten majątek służył jako szkoła od czasu reformy rolnej, czyli nigdy się nie wprowadził nikt z partii, nigdy nie zostało przejęte przez jakieś uprzywilejowane grupy. To od zawsze była szkoła. I od zawsze było też, od zawsze była szkoła, internat. I dzisiaj przyszli spodkobiercy, którzy mieszkają aktualnie nawet nie w Polsce, i domagają się 70 tysięcy złotych miesięcznie za czynsz, bo to jest ich. To są spadkobiercy, nie musieli tam żadnego kuratora powoływać, nie musieli fałszować żadnych testamentów, wszystko jest świetnie udokumentowane. Oni uważają, że odbudowują klasę ziemiańską w Polsce i tak naprawdę szkoła będzie musiała się stamtąd wynieść. Tak już to już zostało przyklepane przez sądy. I jedynym ratunkiem jest tak naprawdę aplikowanie w jakieś fundusze unijne, żeby 11 milionów skądś wziąć i wybudować drugą szkołę, ale przez ten czas trochę nie wiadomo, gdzie mają się podzieć te dzieci. Tam wiem, że było podstawówka i gimnazjum, więc teraz pewnie jest, nie wiem, podstawówka liceum. No w każdym razie to jest kolejny przykład na to, że wszystko może pójść zgodnie z prawem, bo są spadkobiercy, ale pytanie jest o to, czy w ogóle reprywatyzacja, czy zwrot w naturze to jest coś moralnego. No tak, myślę, że to jest... Ja też jeszcze jakby dodam, jest też coś takiego ciekawego w prawie, o tym mówił doktor Luterek często, że w prawie rzymskim nawet mamy taką zasadę, że jeżeli ktoś zajmuje jakąś nieruchomość i zajmuje ją w złej wierze, czyli wie, że to nie jest jego,
to jeżeli mija 30 lat, to coś uznaje, że jest zasiedziana. Tutaj minęło 70 lat, a my wciąż uznajemy, że nie, w ogóle możemy wszystko wrócić i z powrotem dać, nawet nie już tym osobom, bo przecież one dawno umarły, tylko tak naprawdę wnukom, dzieciom, które no, mają taki, no, mają jakiś tam związek powiedzmy z fortuną swoich rodziców, dziadków. No ale to z kolei jest pytanie o to, jak chcemy, żeby wyglądało dziedziczenie w Polsce. Tak, w ogóle przypomina mi się inna taka historia właśnie a propos ruchów lokatorskich, gdzie podczas jednego z wystąpień działacz lokatorski zapytał spadkobiercę, a co z nieodpłatną pracą? Czy też właśnie wykorzystywaniem ludzi, którzy właśnie mieszkali, pracowali na terenie tych gospodarstw. No tak, właśnie, bo tu już wchodzimy jeszcze głębiej w te roszczenia. Ale dlaczego nie? Jakby reprywatyzacja, skoro dajemy taki priorytet, no, na przykład tak, ustalamy, że poprzedni system jakby IPRL i jeszcze wcześniejszy pańszczyzna wygenerowała mnóstwo krzywd. Więc teraz zajmujemy się, w tym momencie, jak prowadzimy reprywatyzację, zajmujemy się wynagradzaniem tych krzywd. No to jeżeli je sobie wszystkie wypiszemy na kartce, to dlaczego w pierwszej kolejności zajmujemy się krzywdami związanymi z utratą nieruchomości, a nie na przykład z utratą tego, że ktoś stracił całą rodzinę, został sierotą wojenną? Albo dlaczego, skoro ktoś ma mieć odszkodowanie za nieruchomość, która została mu odebrana na przykład właśnie reformą rolną, że jesteśmy przy tych majątkach ziemskich, to dlaczego ktoś nie może odszkodowania, starać się o odszkodowanie za to, że jako chłop musiał kontyngenty zboża po jakiejś tam określonej cenie dostarczać, bo po prostu musiał. No i możemy tak sobie dalej wymieniać. Ktoś tam, nie wiem, czyjaś kariera zawodowa się nie rozwinęła, dlatego że paszportu mu nie wydano. No i jak zaczniemy sobie wymieniać, to okaże się, że wszyscy sobie nawzajem musimy powypłacać odszkodowania. No i to po prostu jest, to się robi bez sensu. Może zamiast sobie nawzajem oddawać, wypłacać te odszkodowania, uznamy, że nagrodą dla nas wszystkich za to, że były takie procesy historyczne, które pokrzywdziły bardzo różne kategorie osób, jest to, że na przykład wybudujemy sobie szkołę albo żłobek i wszyscy będziemy z tego korzystać. No właśnie, to jest istotnym, myślę, wątkiem też w tej książce, bo ona jest naprawdę bardzo bogata, z każdej strony można tak naprawdę coś wartościowego wyciągnąć, ale też jest tu tutaj wątek głodu mieszkaniowego. I ty, powtarzając też za Filipem Spingerem, piszesz, że tak naprawdę zawsze był ten głód mieszkaniowy i na przykład to, że właściwie z naszych podatków też wypłaca się te odszkodowania, sprawia, że poniekąd teoretycznie nie można wybudować jednocześnie na przykład tych mieszkań komunalnych dla osób potrzebujących. I że też w tym kierunku to wszystko idzie, gdzie no, jakby teraz jest... Rynek jest dewelopera, po prostu rynek jest dewelopera, nie buduje się właściwie wystarczającej ilości mieszkań komunalnych w Lublinie. Ale nawet deweloperzy nie budują wystarczającej ilości mieszkań. Dokładnie tak. W Lublinie w ubiegłym roku 2 bloki zostały wydane. 3, tak? W którym ile osób mieszka? 120 rodzin. 120 rodzin. Na ponad 350 tysięcy mieszkańców. No właśnie, że to jest jakby niekończąca się i to nie jest co roku, bo to gdyby co roku to jeszcze byłoby w krótku, tylko że te 120 to było w ciągu kilku lat oddane, także to jest... Jakie przedsięwzięcie. To właśnie. No tak. I to jest, czy ma pan wiedzę na temat tego, czy to są osoby jakby z tej kolejki, czy są osoby już zamieszkujące już w mieszkaniach komunalnych? Z kolejki, tak? Ale w kolejce to są również ci, którzy mają mieszkania komunalne też, bo ubiegają się o poprawę warunków, także... No właśnie. No tak, no. Ja myślę, że nie da się w ogóle mówić o reprywatyzacji bez odnoszenia się do kryzysu mieszkaniowego. No to jest... To jest jakieś naprawdę chyba takie podstawowe, racjonalne myślenie, że jak mamy państwo, mamy kryzys finansowy, to na przykład nie decydujemy się, żeby wypłacać miliardów odszkodowań.
budżet nie jest z gumy. Musimy się zastanowić, co jest wyższą wartością, bezpieczeństwo finansowe kraju, czy po prostu własność prywatna sprzed kilkudziesięciu lat bardzo wąskiej grupy społeczeństwa. No bo wiemy, że większość z nas nie odziedziczyła prawa do majątku ziemskiego, tylko większość jesteśmy potomkami chłopów, więc jakby nie każdy ma prawo roszczenia, nie każdy się rodzi z roszczeniem reprywatyzacyjnym. To zawsze dotyczy bardzo wąskiej grupy społeczeństwa. Mhm. I jeżeli dzisiaj mamy rozmawiać o jakimś wynagradzaniu szkód, to nie możemy rozmawiać w oderwaniu od tego, z czego dzielić. I jak możemy, nie możemy moim zdaniem pomijać faktu, że Polska jest teraz w kryzysie mieszkaniowym, o czym się mówi dosyć rzadko, ale brakuje nam według różnych szacunków od miliona do kilku milionów mieszkań. Tych mieszkań buduje się za mało, mieszkania są trudno dostępne, nie ma dużej bazy powszechnych, tanich mieszkań, na które można sobie pozwolić. Co gorsze, mieszkania w Polsce, nie dość, że jest ich za mało, to jeszcze są za ciasne, bo według statystyk Eurostatu w Polsce mieszkania są najbardziej przeludnione w Unii Europejskiej, a za nami jest tylko Rumunia. Mhm. Więc model mieszkaniowy w Polsce jest taki, że zazwyczaj się mieszka z rodzicami, gdzieś na kupie, właśnie nie ma takiego komfortu, że każdy ma swój oddzielny pokój, w którym może, nie wiem, jako dziecko się prawidłowo rozwijać, potem można założyć rodzinę, jakby, że jak się zakłada rodzinę, to nie jest wcale oczywiste, że się dostanie mieszkanie od miasta. Z tego się bierze cała masa problemów, więc jeżeli mówimy dzisiaj o wynagradzaniu szkód, to ustalmy, jakie my możemy w ogóle, jakie mamy zasoby, jeżeli już w ogóle uznamy, że to jest zasadne. I wydaje mi się, że kryzys mieszkaniowy i to, że z mieszkalnictwem jest tak źle, nie może pozostawać po prostu niezauważony, bo jeżeli oddajemy mieszkania, a tych mieszkań jest cały czas za mało, no to gdzie mają się podzielić ci ludzie, którzy są z tych mieszkań pozbawiani? Nie da się, często się spotykam z takim przekonaniem wśród osób, które o takich poglądach proreprywatyzacyjnych, że jeżeli się oddaje, na przykład jest jakiś właściciel i on chce odzyskać kamienicę, to można wyjąć lokatorów z tej kamienicy i wsadzić do jakiejś innej bliźniaczej. Tylko że ich nie ma. Zasób mieszkaniowy w Polsce, publiczny, się zmniejsza, topnieje dramatycznie z roku na rok. Tutaj wybudują trzy bloki, ale w międzyczasie ileś tam trzeba będzie wyłączyć z obiegu, bo są zupełnie zniszczone, nieremontowane od wielu, wielu lat. Co jest oczywiście skutkiem prowadzenia przez lata takiej, a nie innej polityki mieszkaniowej. Więc no właśnie, to wszystko się bardzo łączy i myślę, że na to powinno się zwracać większą uwagę i myślę, że może reprywatyzacja jest też takim powodem, do którego będziemy częściej mówić o potrzebie tego, że państwo powinno wypełniać swoją konstytucyjną rolę zapewniania mieszkań, bo po prostu mieszkanie jest czymś podstawowym dla absolutnie każdego człowieka. No tak. Nie wiem, czy to już jest ten moment, żeby mi zależy na tym, żebyście się państwo też włączali w tę dyskusję, żeby właśnie oddać może trochę głos publiczności, bo tutaj pan się włączał a propos właśnie tego głodu mieszkaniowego, ale też jest tutaj silna grupa z Lubelskiej Akcji Lokatorskiej. Kinga przyszła. Kinga, ty czytałaś książkę? A to jest nie. Ale bardzo, bardzo cieszę się, że jesteś. Myślałam, że... Ja na przykład nie czytałem książki. No, w Lublinie jest mega duży głód mieszkaniowy. To też są lata zaniedbania lokalnych władz. No, aktualnie jest ponad 5000 wniosków jakby z wydaniem mieszkania komunalnego bądź socjalnego i ludzie oczekują. I w zeszłym roku na Dniach Lokatorskich liczyliśmy z Jarkiem Urbańskim z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, no to w tym tempie, przy budowaniu takiej ilości mieszkań, Lublin potrzebowałby ponad 100 lat, żeby móc ten głód zapewnić. No nie licząc, że właśnie tak jak mówiłaś, tak, odchodzą lokale, które niszczeją, co roku jest jakby też wyprzedaż mienia publicznego, tak, nie tylko lokali użytkowych, ale też lokali, w których znajdują się lokale mieszkalne, więc na tą chwilę jest to niemożliwe na pewno, żeby Lublin jakby
w takim tempie zapewnił mieszkania dla wszystkich. No tak, no ale to moim zdaniem to jest często, bardzo często efekt takiej polityki, że samorządy uważają, że to w ogóle nie jest ich rola, żeby zapewniać mieszkanie. Jeżeli chcesz mieć mieszkanie, to sobie weź kredyt i sobie zarób. I takie myślenie powoduje, że nie ma oporów przed tym, żeby wyprzedawać właśnie zasób należący do gminy, żeby nim zarządzać w tak efektywny sposób, żeby na przykład nie sprzedawać lokali użytkowych, ale czerpać z nich jakieś wymierne korzyści finansowe i na przykład w całości przeznaczać to na budowę nowych mieszkań. I tak dalej, i tak dalej. Więc i myślę, że w tym kontekście reprywatyzacja, szczególnie w kontekście bardzo złego stanu technicznego budynków, reprywatyzacja często była takim zbawieniem dla gmin, bo... Tak, mogło się pozbyć. No tak, jeżeli jest jakiś budynek, który ma, nie wiem, trzeba zrobić natychmiast remont dachu, bo jak nie, to trzeba będzie, to się zawali. No i załóżmy, że ten remont dachu będzie kosztować z milion. No to jak się odda kamienicę, to nie dość, że zaspokaja się, to się dekomunizuje, żegna się po prostu to dziedzictwo PRL-u, nie ma lokatorów, jakby jest prawowity właściciel, czy wszystko jest w porządku. A do tego wszystkiego plus, bo nie trzeba oszczędność miliona, bo nie trzeba remontować tego dachu. I jeszcze trzeci aspekt. Często jest tak, że wpływy z czynszów nie pokrywają, nie są w stanie pokryć bieżących wydatków na utrzymanie zasobu. Więc de facto gmina musi co roku dopłacać do zasobu mieszkaniowego, żeby utrzymać. Tak wynika z raportu Habitat for Humanity i z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Więc mamy złe zarządzanie przez gminę, które jest świetnym argumentem dla osób, które uważają, że no tak, no skoro gmina musi dopłacać, to dlaczego? To właśnie to są ci lokatorzy, do których musimy dopłacać, ale to nie jest wina lokatorów, że musimy do nich dopłacać, tylko to jest wina gminy, dlatego że nie potrafi zarządzać zasobem. O, jestem. Eliza się zgłasza. Wydaje mi się, że on tam stawia dość słuszną tezę na temat tego, że współczesne pokolenie, powiedzmy 20-30-parolatków, to są ludzie wychowani w przekonaniu, że własne mieszkanie, czyli mieszkanie, które się weźmie na kredyt, jest wartością. I to dużo, że to jest jakby synonim dorosłości i radzenia sobie w życiu. I jednocześnie jest to sprzężone z takim brakiem postaw solidarnościowych i spółdzielczych, które w ogóle nie funkcjonują w naszym społeczeństwie. Ludzie ze sobą nie współpracują na żadnym praktycznie poziomie i zasadniczo, jeżeli mówimy właśnie o wysiedlaniu ludzi czy o wyrzucaniu ich właśnie z misjach, to jest to, mam wrażenie, bardzo mocno objęte taką dużą dozą znieczulicy i obojętności społecznej, ponieważ póki nie dotyczy to mnie, to nie będę się w to włączać. A jeszcze mało tego, ludzie, którzy biorą kredyty, to tak naprawdę to są niewolnicy na 50 lat, banki, które te kredyty biorą i ci ludzie na przykład nie będą szli protestować, nie będą się odzywać głośno i publicznie, że im się nie podoba, prawda? Bo oni na przykład, nie wiem, mają ten kredyt na 50 lat, załóżmy, mają kilka dzieci albo chcą mieć dzieci i wiedzą, że to jest coś, co może radykalnie zmienić ich życie na niekorzyść, jeżeli będą się tak po prostu wychylać. I zastanawiam się, czy to po prostu nie jest tak, że trzeba odwrócić w ogóle, trzeba by odwrócić cały ten proces po prostu tej inkubacji nas, tego naszego pokolenia, że jakby wmawiania nam tego, że my musimy mieć własne mieszkania, a że mieszkania czynszowe to nie oznacza, że to są mieszkania w luderach dla ludzi, którym się w życiu nie powiodło i którzy są nieudacznikami życiowymi, tylko że to jest coś, co się właśnie należy. Bo ja niejednokrotnie miałam do czynienia właśnie w takich rozmowach z młodymi osobami, które po prostu żyją od wynajmu do wynajmu zasadniczo, a i tak bronią na przykład tej prywatnej własności deweloperskiej i tego, że to deweloperzy po prostu dyktują warunki rynkowe, że tak musi być, bo tak po prostu, bo tak jest i to po prostu będzie naszą życiową wygraną, jeżeli my będziemy w stanie wziąć kredyt i się zadłużyć na te 50 lat, prawda? Nie wiadomo, czy jeszcze banki będą za 50 lat i tak naprawdę nie wiadomo w ogóle, jak będzie wyglądał układ światowy po prostu za 50 lat, ale że tak ma być i że my musimy.
musimy w ten sposób funkcjonować. Mi się wydaje, że to jest w ogóle tutaj trochę jakby ten taki szczegół, ale jest ważne, że my musimy zacząć inaczej myśleć, bo jakbyśmy zaczęli inaczej myśleć jako społeczeństwo, to też mielibyśmy dużo większy wpływ i moglibyśmy dużo większy nacisk na przykład na władzę wywrzeć. Pamiętam, jak był kiedyś protest właśnie do obrony praw obywatelskich w Gminie, na który przyszło 40, może 50 osób. I to były często osoby, które po prostu już doświadczyły tej haniebnej praktyki po prostu zastraszania i wyrzucania. I to byli ludzie właśnie, i ci ludzie byli na tym proteście, natomiast nigdy nie zapomnę, był tam ktoś z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów i miał przemówienie i idzie sobie po prostu jakiś facecik z dziewczyną i mówi, weź się pajacu do roboty. No właśnie. I koleś tak naprawdę, przepraszam, no, to jest dla mnie emocjonujące, bo uważam, że to jest wielka niesprawiedliwość, co się dzieje. I ten człowiek prawdopodobnie, bo on nie wyglądał na Kryzusa, prawdopodobnie jest również w tak samo słabej sytuacji życiowej, jak większość ludzi, którzy tam się zgromadzili, ale po prostu on, ale to jest przekonanie ludzi, że no, my po prostu jesteśmy kowalami własnego losu i jak my sobie nie zarobimy, no to po prostu to nie mamy i trudno. Więc, a nie, że jak chcesz, nie wiem, czegoś od państwa, to jesteś po prostu darmo zjadem i taką wszą, której się nic nie należy. Więc ja mam rzecz tutaj po prostu ten problem z tym myśleniem takim, dla nas, no tak. Trudno się nie zgodzić. Myślę, że źródło tego, że to jest myślenie własność prywatna, własność publiczna i że własność jest prywatna jest zawsze lepsza od własności publicznej. I z tym się wiąże pewnie to, o czym mówisz, że to, co jest publiczne, jest gorsze, to, co prywatne, jest lepsze. Myślę, że no, źródło tego są właśnie w latach 90., kiedy wahadło odbiło w drugą stronę. To, co publiczne w czasach PRL-u, to był synonim tego, co jest zaniedbywane, źle zarządzane. Kamienica publiczna to była ta obdrapana, a ta, która była prywatna, to już zaczynała być perełką i świecić i być taką, no, być porządna. No i z tego się wzięło też takie pragnienie do tego, że no właśnie, to o czym mówiliśmy o stereotypie lokatora, że to jest ktoś, kto jest zdefiniowany jako ktoś, kto nie ma prawa własności. Czy jakby własność jest w zasadzie kryterium jakby oceniania, kto do jakiej grupy należy. No i tak, no jest to coś bardzo negatywnego. Ja w zasadzie nie wiem, jak przezwyciężyć ten podział na przykład na lokatorów z mieszkań komunalnych, którzy protestują, mierzą się z wieloma problemami związanymi z reprywatyzacją i na tych lokatorów z zasobu prywatnego, którzy też są w złej sytuacji i mogliby tak naprawdę chodzić na tą samą demonstrację, bo dla obu tych grup byłoby idealnym rozwiązaniem, gdyby mieszkania budowane przez gminę czy przez państwo po prostu były mieszkaniami ogólnodostępnymi. Tutaj Pani zawsze się zgłaszał. Skorzystam z tego, z prezentacji, którą Pani zrobiła dla naszego tutaj wspaniałego przedstawiciela, autora książki o reprywatyzacji, ale Pani jest prawnikiem. W związku z tym chciałbym taką kwestię podnieść. Po transformacji około 50% udało lokatorów dawnych mieszkań i dzisiejszych też komunalnych uciekło spod pręgierza kryteriów mieszkań komunalnych, wykupując lokale. Tak jak Pani tutaj powiedziała, że ta grupa przeszła do bardziej bezpiecznej sfery, bo ma tytuł prawny taki do, jak to się mówi, zgodnie z regułą świętego prawa własności i ona jest jakby w miarę pewna swojego. Zostało drugie 50%. Najczęściej to są już niestety ludzie, którzy nie byli w stanie udźwignąć tego ciężaru wykupu tych mieszkań. Początkowo te możliwości były dosyć takie łaskawe dla lokatorów, ale mimo wszystko oni nie byli w stanie tego udźwignąć. Obecnie w Lublinie
te kryteria są zaostrzone i w związku z tym sprzedaż mieszkań komunalnych to jest rzędu kilkunastu mieszkań rocznie, gdy kiedyś było kilkaset rocznie się sprzedawało. Poza tym mieszkańców mieszkań komunalnych dzisiaj obowiązuje kryterium dochodowe. I zachodzi pytanie takie. Ja mam taką znajomą, która dzieli się ze mną swoimi wątpliwościami. Jej dochód jako już emerytki jest rzędu 1500-1600 zł. Mieszka z synem, który zarabia ponad 2,5 tysiąca złotych. I ona ma wątpliwości. Ona dostała to mieszkanie na podstawie, tak jak pani tutaj też wspominała, decyzji administracyjnej. Czy ona ma się bać, że przyjdzie któregoś dnia pismo z urzędu? Proszę, wypowiadamy pani mieszkanie, bo państwa dochód na jedną osobę przekracza 1500 zł, bo takie kryterium dochodowe dla mieszkań komunalnych w Lublinie obowiązuje. Czy pani zdaniem jest to poważne zagrożenie dla tych wszystkich, którzy podpadają pod takie kryterium dochodowe? Czy jest tu jakaś prawna furtka z powołaniem na decyzję administracyjną, że oni mogą być spokojni? No, decyzja administracyjna jest tak naprawdę tylko źródłem tego stosunku najmu, ale to jest coś tak, jakby zawarli umowę z gminą. I dotychczas było tak, że nawet jeżeli zmieniały się zarobki lokatorów w mieszkaniach komunalnych przez lata, to oni byli tak, jakby, że tak powiem, nie do ruszenia. No właśnie. Dlatego, że gmina nie miała narzędzi weryfikacji wysokości dochodu w trakcie trwania tego stosunku najmu. Czyli jeżeli ktoś jest lokatorem, już raz został, to później nie musi donosić żadnych papierów, żeby badać, ile wynosi dochód. Z tym, że niedawno została wprowadzona nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów i wprowadzono tam takie narzędzie, które umożliwia chyba co 2,5 roku weryfikację tych dochodów. Z tym, że wydaje mi się, że na podstawie tych przepisów przejściowych to będzie dotyczyć umów, które są już teraz zawierane, a nie tych umów, które jakby już wcześniej były. Jeżeli ktoś dostał decyzję administracyjną, powiedzmy, o przydziale w latach 70. i tam mieszka, to nie powinien być proszony o to, żeby dochody móc przedstawiać. Co innego jest w przypadku, kiedy się dziedziczy prawo do mieszkania komunalnego, bo wtedy gmina może w różnych przypadkach, nie zawsze, ale może o to poprosić. To nie jest takie automatyczne. O, Michał. Chciałem wrócić do tego wątku, który Eliza wcześniej poruszała, ale też z innej perspektywy, bo i to też takie doświadczenie nasze tutaj z Lublina, polegające na takiej stereotypizacji lokatorek generalnych, gdzie prawie 3 lata temu był taki proces masowych eksmisji, który Urząd Miasta próbował przeprowadzić. I to wszystko było poprzedzone taką kampanią, w którą zostały przyciągnięte też lokalne media na rzecz tego, żeby zdyskredytować tych lokatorów, lokatorki jako właśnie patologię, osoby, które sobie nie radzą, które nie potrafią jakby zarządzać gospodarstwem domowym. Pokazano zdjęcia właśnie takich najgorszych mieszkań, które pracownicy Urzędu Miasta zrobili po to, żeby zdyskredytować tę grupę. Oczywiście cieszyły się te teksty ogromnym powodzeniem, bo to była taka wiadomość sensacyjna, negatywna, wiadomo, że ludzie lubią takie negatywne newsy. I właśnie wtedy też rozmawialiśmy z aktywistką z Poznania, która mówi właśnie, że najprawdopodobniej coś się szykuje. Nie minęło 2-3 miesiące, kiedy wypłynęła informacja, że będą masowe eksmisje, więc jakby tutaj trochę taki zarzut może też właśnie do mediów, które dają się wykorzystać niejako do takiego procederu, prawda? I też teraz taki szerszy kontekst, na ile na przykład to się działo w latach 90., 2000 wokół reprywatyzacji, odzyskiwania, w cudzysłowie, to jest bardzo mocno w książce opisane.
była właśnie budowana taka narracja przez jakieś środowisko opiniotwórcze, media, żeby ten proces łatwiej przepchnąć. Nie wiem, jak ty to widzisz, czy patrzyłaś na to pod kątem tego, jak była budowana taka narracja do tego, żeby... Myślę, że stereotyp lokatora, o którym mówimy, był użyteczny w wielu wymiarach. Na pewno ten, o którym mówisz, też się na to składa. To znaczy, w ogóle lokatorzy i te decyzje administracyjne, na podstawie których kiedyś przydzielano mieszkanie, traktowano jak jakiś relikt PRL-u i uznano, że trzeba teraz wyczyścić to wszystko i na przykład albo wyprzedawać mieszkania lokatorom, żeby oni się stali właścicielami, albo oddawać, albo reprywatyzować, byleby tylko uporządkować taką strukturę własnościową, jakby wyeliminować właśnie coś, co nie jest własnością, czyli te umowy najmu z gminą, czy mieszkania zakładowe. To wszystko po prostu trzeba wyprostować, żeby to już nie było właśnie tego komunistycznego ducha w tym, że ktoś po prostu ma jakieś właśnie spółdzielcze prawo lokatorskie, spółdzielcze prawo własnościowe, w ogóle to wszystko powinno być out. No ale myślę, że ten stereotyp lokatora też się przydał w wielu innych. No też prywatyzacja mieszkań zakładowych, komunalnych w latach 90. To było coś pozytywnego jakby z perspektywy samorządu w tym sensie, że to był zastrzyk finansowy dla gmin. Państwo było w kryzysie, więc trzeba było jakoś próbować pozyskiwać te środki chociażby od samych obywateli i nawet przy bonifikatach często sięgających 95%, to się zbierało w jakąś tam sumę, z którą można było później zarządzać. Jakby odnośnie do tego, co pan mówi, ja nie wiem, no to jest pytanie o to, czy to jest słuszny kierunek polityki, żeby sprzedawać lokatorom mieszkania, nawet za bonifikatą, czy nie. Moim zdaniem nie, aczkolwiek musi być połączone z tym, że jak ktoś przekroczy o 50 zł na przykład próg dochodowy, to nie powinien tracić dachu nad głową. Może płacić proporcjonalnie wyższy czynsz. I za tym lobbowaliśmy przy tej ustawie, która teraz już została chyba podpisana przez prezydenta Dudę, albo może jeszcze nie, ale czeka na podpis. Jeszcze chyba nie zostało. Podpisana jest. A nie, do Senatu. Nie, inna została. Ona jest. Bo została inna podpisana, tym o tych. O obowiązek zapewnienia tych lokali, tak. No w każdym razie te negocjacje chyba i tak na niczym... Znaczy nie sądzę, żeby udało się jednak to przewalczyć, żeby ustalić, że jeżeli ktoś po prostu się wzbogaci, bo dostanie lepszą pracę, to powinno się mu kibicować i uznać, że dobrze, niech się składa na trochę wyższy czynsz, ale nie pozbawia się go automatycznie mieszkania. No tak, bo ty też wspominasz o tym, co jest, myślę, dosyć oczywistą konsekwencją, że ludzie jakby też idą w szarą strefę i jakby swoje dochody ukrywają. No tak, dokładnie, ukrywają, po prostu mogą ukrywać, powiedzmy. Ale też przyszła mi do głowy taka refleksja tutaj, nawiązując do tego, co ty powiedziałaś, Eliza, że jest faktycznie brak tych postaw solidarnościowych, bo jakby póki ktoś pracuje na ten swój kredyt, tam powiedzmy 30 czy 50 lat, to myśli tak, ja pracuję, robię coś. Natomiast bardzo, bardzo łatwo jest tak naprawdę wypaść z tego, że po prostu chorujesz, coś ci się dzieje, tak jak piszesz nawet o tym w książce, że zachoruje ci dziecko. Nie, albo stracisz pracę i na przykład popadniesz w depresję i nie masz już tej płynności finansowej i po prostu wypadasz po prostu z tego całego systemu takiego kapitalistycznego. Myślę, że to jest coś, o czym bardzo często wiele osób zapomina, nie? Że póki jest dobrze, to jest dobrze. I że jednak... No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo właśnie osoby z tymi kredytami frankowymi przecież znalazły się nagle w dramatycznej sytuacji mieszkaniowej. I żeby było gorzej, prawo ich chroni też bardzo słabo, bo oni mogą być eksmitowani bardzo szybko z tych mieszkań, w których mieszkają, bez zapewniania lokalu socjalnego. Absolutnie. I mimo wszystko jakoś się nie zawiązała wspólnota między... Zobaczmy, jakieś tam ruchy. Proszę? Może zbiorowa
Nie, tak, same te osoby faktycznie zaczęły wspólnie działać, były w różnych miastach demonstracje, ale mówię o połączeniu jakby sił tych osób, które są pokrzywdzone przez kredyty frankowe i osób, które są pokrzywdzone przez na przykład reprywatyzację. Dlatego, że zaczęły się domagać działań państwa, prawda? Ci ludzie zaczęli lobbować za tym, żeby to państwo rozwiązało ten problem. No i nikt wtedy nie nazywał ich roszczeniowcami. No bo rzeczywiście, no to dzieje się powszechnego dnia panowała taka, że tu dzieje się niesprawiedliwość dziejowa, tak? Chociaż w dobrej wierze podpisywali tę umowę, ale tu nagle jacyś banksterzy doprowadzili do wzrostu kursu franka, bądź bliżej niesprecyzowane procesy. No tak, trzeba tym ludziom ulżyć, przynajmniej w moim towarzystwie, to była taka dominująca narracja. Przy czym gdybym zarzucił temat właśnie lokatorów z jakiegoś zasobu mieszkaniowego miejskiego, gminnego, gdybym zaczął mówić o reprywatyzacji, no to już myślę, że ta solidarność, to współczucie, ta empatia by się tak nie uaktywniła na taką skalę. Znaczy, no, niestety, nawiążę do tego, co tutaj na początku pani mówiła, że jest trochę tak, że my nie możemy się obwiniać nawzajem, prawda? Że ludzie, którzy powiedzmy przyjęli tę narrację neoliberalną, ludzie, którzy chcą się dorobić, nie możemy ich konfliktować tak przez to z ludźmi, którzy są w innej sytuacji, przy innym założeniu, bo tak jak wspominałaś, to są takie naturalne zachowanie człowieka, że usiłuje się dostosować do sytuacji tak, żeby mu było jak najlepiej. Więc nie wiem, mieszkańcy lokali komunalnych pracują w szarej strefie, prawda? Bo to jest dla nich dobre. Natomiast ci, którzy mają troszeczkę więcej pieniędzy, mogą mieć szczęście znaleźć lepszą pracę, mieli trochę bogatszych rodziców, idą w ten kredyt, bo też uważają to za coś, co im poprawi tam tę sytuację. Nie biorą kredytu, dlatego nie wiążą się z duchem, dlatego że chcą zrobić na złość wszystkim, którzy nie są w tak dobrej sytuacji jak oni. Wydaje mi się, że powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby uwrażliwiać na swoje potrzeby, na swój sposób patrzenia na świat obie te grupy, jeżeli już chcemy te dwie grupy wydzielić, czy więcej, bo wydaje mi się, że w takim systemie idealnym jest miejsce zarówno na własność prywatną, zarówno na mieszkania na zasób komunalny, czy całe spektrum różnych sposobów wynajmowania, podnajmowania lokali w zależności od potrzeb, od dochodów. Też właśnie uciekałbym od tej narracji, która tak naprawdę ruchom lokatorskim może wyrządzić więcej złego, właśnie uciekałbym piętnowania tych osób, które jednak są niewrażliwe na krzywdę społeczną i mają ten kredyt, bo być może po prostu nie znają tego, nie czytają książki, nie słyszeli o... Rozwiążemy problem tam, bo przeczytajesz. Ja się cieszę, że tego przychodzą, bo one mają szansę trafić do troszeczkę innych grup odbiorców. Ja się z tym wszystkim zgadzam i uważam, że... No właśnie, bo to jak ty opisujesz to można mieć takie wrażenie, że ludzie sobie trochę wybierają, czy chcą mieszkać w mieszkaniu komunalnym, czy wziąć mieszkanie na kredyt. A tak po prostu nie jest. Jest po prostu tak dramatyczna sytuacja, że jak na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie, że jak rodzi mi się dziecko i mam 5 lat tak do odczekania w kolejce, czy tam 100, jak tam policzaliśmy, to ja nie mam wyjścia zwyczajnie. Więc będę robiła to, co będę mogła. Będę pożyczała tam od rodziców, jeżeli mogę korzystać z ich wsparcia. I pracowała na 2 etaty, byleby zapłacić za na przykład kredyt. Albo na przykład kredyt mi się bardziej opłaca niż po prostu wynajmowanie ciągłe na rynku, który jest zupełnie niestabilny i będę musiała się przeprowadzać z miejsca na miejsce. A już wiem, że nie mogę sobie na to pozwolić, bo na przykład mam dzieci, więc nie mogę cały czas siedzieć na walizkach. Więc zgadzam się, że trzeba też podkreślać. I to też jest trochę taki stereotyp, że w ogóle jak ktoś ma kredyt frankowy,
to na pewno pracuje w korporacji i zarabia 5000. Po prostu na kredyt się brało i to było z tej przyczyny, że no, chciało się mieć coś własnego, bo to jest też ten czynnik ważny, ale wydaje mi się, że też jest istotne to, że po prostu często nie ma wyboru, że to jest tak naprawdę tańsze niż wynajem na wolnym rynku albo porównywalne. No tak, bo jeżeli powiedzmy tak jak tutaj piszesz, no tak, taka jest prawda, że powiedzmy tam kawalerka kosztuje 1500, może w Warszawie to więcej, ale w Lublinie dajmy na to i tyle samo masz płacić za ratę kredytu, no to wybierasz kredyt, no, no tak, to jest tak. Takie jakby, no, w sumie oczywiste, nie? Chociaż jakby z mojego na przykład punktu widzenia nie powinno być to tak oczywiste, no bo właśnie ten zasób mieszkaniowy, taki miejski powinien być o wiele większy, no po prostu. No właśnie, to dobrze, że jakby wspomniałeś o tym nawzajem obwinianiu się, bo myślę, że problemem braku solidarności jest też to szczucie tak naprawdę na przykład jednych lokatorów na drugich. Z tego się bierze, ja starałam się przytoczyć z mediów właśnie wycinki, kiedy media na przykład uważają, że w zasobie mieszkaniowym mieszkają bogaci. Mhm. I musimy teraz sprawdzić, jakby, czy mieszkają ci bogaci, bo jest za mało mieszkań i ci, którzy naprawdę ich potrzebują, no to muszą czekać. To nie jest prawda. Jeżeli weźmiemy, jaka jest nie średnia płaca w Polsce, tylko najczęstsza płaca, to wychodzi na to, że no wszyscy mamy tych pieniędzy mało i tak naprawdę to, że tylko ci niby najbogatsi mogą mieszkać, to nie jest problem, że ci najbogatsi tam mieszkają, bo nawet nie wiemy, bo nie mamy takich statystyk. To się wiąże z tym, o co pan zapytał, że my nie wiemy, ile zarabiają ludzie mieszkający w mieszkaniach komunalnych, bo nie ma takich narzędzi, które żeby to badać, więc nie mamy danych. Więc, a skoro nie mamy danych, to nie mamy podstaw, żeby mówić, że w ogóle w tym zasobie mieszkają bogaci. Ale dlaczego tak media mówią i gminy? Dlatego, że mamy coraz mniej mieszkań, jest większa presja, więc zamiast powiedzieć to nasza wina, nie wybudowaliśmy tylu mieszkań, to mówią, nie, to nie nasza wina, to wina tych bogatych, że oni wam trzymają miejsce. Że? Tak, tak. No. Mieliśmy w Lublinie taką radną, która chciała przez komisję mieszkaniową weryfikować, czy dani lokatorzy mogą przystąpić do programu oddłużeniowego i jednym z takich powodów, że ktoś jest bogaty, bądź też nie, było posiadanie telewizora. Jeżeli ktoś ma telewizor, znaczy, że go stać na to, żeby płacić 100%, a nie korzystać z oddłużenia. No ale oczywiście radni by przez komisję zarabiali pieniądze za tym kierowaniu ludzi, pozwolenie im na korzystanie z programu, bądź też. A też patrzyła, ile cali, bo to też jest bardzo ważne. Właśnie plazma, czy... No właśnie. Pojawia jak zbędlisko, nie, bo w Lublinie jest jakby dwa obrazy, są takiego lokatora mieszkań komunalnych, którego my jakby, obraz, który otrzymujemy często właśnie od lokalnych urzędników, polityków, radnych i tak dalej, to jest właśnie osoba, która nic nie robi i zadłuża i ci, którzy płacą, to płacą też za niego i jest też lokator, który ma za dużo, i płaci za mało. Tak, tak, to jest, ale to są dokładnie ci sami lokatorzy. Oni jednocześnie są za bogaci. To jest jakby tych dwóch obrazów tak. I jakby to jest argument do tego, że w Lublinie jest tak źle. A rozwiązaniem było po prostu budowa mieszkań i tyle. Jak obserwowałam na przykład komentarze w mediach pod artykułami, które informowały o tym, że wybudowano jakieś bloki komunalne, to oczywiście skala hejtu i żółci jest... To jest nie o parkingu, jest to parking. Tak, ale właśnie bardzo mnie bawiło to, że buduje się to mieszkanie, budowano parę bloków komunalnych i ludzie byli oburzeni w internecie, że jest parking. Bo przecież jak ktoś jest biedny, nie zarabia i jest pijakiem, to przecież nie ma samochodu, więc po co parking w mieszkaniach komunalnych? No prośbę jeszcze kolejną taką do pani, gdyby pani zechciała się swoją wiedzą podzielić. W Lublinie jest stosunkowo mało mieszkań socjalnych. Bo jeżeli to jest około 10% zasobu gminnego, to nie jest dużo. I my tutaj rozmawialiśmy w gronie akcji lokatorskiej, czy nie wystąpić z taką inicjatywą wśród mieszkańców, że kto ma warunki kwalifikujące do mieszkania socjalnego, to niech prosi o przekwalifikowanie, bo różnica w opłatach jest bardzo znacząca. 6,70 mieszkanie komunalne, a złoty 25 mieszkanie socjalne z metra kwadratowego. To jest zasadnicza różnica. Mhm.
ale mamy obawy. Boimy się tutaj, no tak, że tak powiem, wystąpić z taką inicjatywą. Ludzie, żeby, no jacyś tam podejmą takie próby i może się okazać, że sobie strzelają w stopę tak zwaną. Bo przy przypadku mieszkań socjalnych wchodzi umowa na czas okresowa, na określony czas. Jeżeli kiedy ktoś miał decyzję administracyjną, jak tu mówiliśmy o tym, że jest to jakby trudne do zabrania prawo do tego mieszkania, to przy przekwalifikowaniu na mieszkanie socjalne otwiera się furtka relegowania go z tych zasobów. Czy tutaj nasze te obawy są słuszne, czy możemy ludzi jednak mimo wszystko namawiać do takich ruchów? No myślę, że tak, myślę, że jest ryzyko. Sam pan jakby nie opisał. To znaczy ryzyko jest takie, że umowy na lokal socjalny są na czas określony i potem jest zawierana nowa umowa. A jeżeli jest zawierana nowa umowa, to często są weryfikowane zarobki. Więc jeżeli ktoś... A jeszcze zarobki dla lokali socjalnych są niższe niż dla komunalnych. Więc łatwo w ogóle stracić dom. Poza tym lokale socjalne też nie ma prawa przychodzenia lokalu socjalnego na dzieci. No właśnie, jest tak się problem, boimy, to zależy od do takiego działania, miejskiej. Bo widzimy to... To jest duże ryzyko, to jest wcale... No nie wiem, myślę, że to można doradzić tylko osobom, które są w takiej sytuacji, że nie są w stanie ponosić tego czynszu komunalnego w żaden sposób. I uprzedzić ich o tym, że ryzyko jest takie, że no jeżeli kiedyś będą więcej zarabiać, to będą musieli od nowa przechodzić przez całą procedurę i czekać kolejne lata, aż prawda, przydzielą mieszkanie. Czyli można namawiać tylko te osoby, które nie mają takiego, mają tytuł prawny, ale nieumocowany decyzją administracyjną, czyli jest na umowie na tak zwany czynsz regulowany. Nie zrozumiałam. To znaczy, nie no, lepiej, wydaje mi się, że można namawiać po prostu tylko takie osoby, które zarabiają naprawdę mało i no to jest jakby decyzja zawsze tej osoby, ale no jeżeli okaże się, że w przeciągu tam, nie wiem, 5 lat syn na przykład takiej osoby zacznie lepiej zarabiać i podniesie to zarobki wszystkich współmieszkańców gospodarstwa domowego, no to może być problem już. I potem jest pytanie właśnie, czy zatajać zarobki, wypisać się z roboty. Czasami trzeba też doradzać takie, no to jest absurdalne, ale czasami trzeba po prostu komuś doradzić, żeby ktoś przez 2 miesiące po prostu się domówił z pracodawcą, że on nie będzie, będzie pracować na czarno, żeby po prostu obniżyć ten próg, bo to jest jakby pewnie, znaczy pewnie wszyscy o tym wiedzą, kto pracuje z lokatorami, że jest bardzo duży rozstrzał, że są biedni pracujący, że jest się za bogatym na to mieszkanie komunalne, a za biednym na to, żeby wziąć kredyt. Albo w ogóle nie ma możliwości wziąć kredytu, bo ktoś nie ma zdolności kredytowej. I ci ludzie są w takiej luce, że ani w te, ani we w te, więc trzeba też uważać. Nie powinno być takiej sytuacji, w sensie nie powinno być takiej kontroli, że trzeba przeliczać co do 50 groszy zarobki, żeby mieć dom albo nie mieć domu. To powinno być po prostu bardziej stabilne prawo. No ale trzeba uważać, tak. Ale jak możemy teraz wspólnie też działać, żeby te progi kwalifikujące do mieszkań socjalnych czy komunalnych, żeby je trochę podwyższać, bo tak jak chyba obniżyć. Czy państwo mówiliście, no jest parking i co, to jest luksus? Telewizor to jest luksus? 750 zł jak na osobę, na mieszkanie to socjalne to jest luksus jakiś, no to jest katastrofalnie niski dochód, no, a on wyklucza już wyższy dochód, wyklucza nawet z takiego dobra, jakim jest lokal socjalny. Tak, to zgadzam się. Ale w jaki sposób, żebyśmy dążyli do tego, żeby ustawodawca, czyli państwo, nie, żeby jakoś zechciał... Ale to Rada Miasta ustala. To jest na każdym, każda, tak. Osoba na rynku, jedna osoba w gospodarstwie domowym, może się stawiać o to,
O socjalny czy komunalny? Czyli od socjalnego, no to nie wiem, przynajmniej 750 przy jednej osoby, 3000 jednej osoby, a wielu rodziny. No nie da się tak żyć po prostu, tak. W Warszawie jest 1600 komunalne. 1600. To też nie jest przecież... No co to jest? Znaczy, przepraszam, bo ja wiem, że miałeś. A kiedy to było, jak rzecznik złożył sprawę? Te raporty są z 2016 chyba ostatnio. Wydaje mi się, że tam są wyszczególnione lokale mieszkalne, ale no nie wiem, może trzeba byłoby to sprawdzić dobrze, ale na pewno jest w przypadku odnośnie samych mieszkań, często jest tak i to jest też, to tak, znaczy może to by właśnie upadał ten argument gmin, które mówią, że nie mogą dostosowywać wysokości czynszu do zarobków, co teraz jest forsowane tą nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów. No ale wydaje się, że tam był nawet podane mniej więcej ile, jaka jest na przykład luka remontowa, ile trzeba byłoby podwyższyć czynsz, żeby na remonty, starczyło na remonty tego bardzo zaniedbanego zasobu i jakie po prostu są średnie stawki. Więc myślę, że nawet już to pokazuje, że te stawki często są po prostu za niskie. Ale nie można wymagać kogoś, kto ma 700 zł renty, żeby płacił tyle samo, co ktoś, kto zarabia właśnie, ile tam trzeba te dwa... No w Warszawie jest 2200 chyba, jak jest samodzielne, netto samodzielne gospodarstwo domowe. Kawalerki zaczynają się od 1500, więc nie wiem, jak można przeżyć za 700 zł. W Warszawie, a jeżeli jest właśnie wieloosobowy, to jest 1600, więc to też nie są wcale, nawet jak na stolicę, ale jak porównuje się inne miasta, to też, no, zresztą właśnie mieszkanie w Lublinie też, tak, kawalerka 1500. We Wrocławiu też są na porównywalnym poziomie, co w Warszawie na rynku wtórnym. Więc to jest problem, który dotyczy bardzo wielu miast po prostu i to się bierze właśnie z tego, że mamy za mało mieszkań. Nawet deweloperzy za mało budują, chociaż gdyby... Do tego dochodzi jeszcze inna kwestia, bo wolne zamiary, które zakłada, że mieszkanie może być każdy, tylko ktoś potrzebuje, żeby mieszkać. A może to nie oni powinni to robić? No jeśli chodzi o dużą ustawę reprywatyzacyjną, to faktycznie pojawiają się
doniesienia, niejasne komunikaty ze strony rządowej, że ta ustawa została zamrożona, czy ten projekt został zamrożony. W listopadzie były opinie różnych ministerstw, że nas nie stać. Ostatnio Sasin powiedział, że nas nie stać. Patryk Jaki powiedział, że tak naprawdę Żydzi nam nie pozwalają i zawsze jest po prostu coś. No, natomiast no ja jednak nie chcę odpuścić tego, znaczy mam wrażenie, że jesteśmy tak blisko i ta ustawa jest naprawdę uwzględnieniem wielu postulatów ruchów lokatorskich i staramy się jakoś jednoczyć siły, żeby pokazać, że nie odpuścimy tego jakoś. Nie zmusimy nikogo do tego, no, żeby no, nikogo PiS-u, żeby uchwalił tę ustawę, że naprawdę nie będą chcieli tego zrobić. No ale powiedzmy, że jakoś tam jest karta przetargowa z tymi wyborami samorządowymi. Nie wiem, no staramy się robić wszystko, żeby ten temat po prostu nie upadł. Dzisiaj była konferencja w Warszawie 12 wspólna ruchów miejskich, partii Razem, ruchów lokatorskich, przynajmniej no, niektórych reprezentantów i tam jeszcze jakichś innych partii mniejszych, które nie są w Sejmie, żeby trzymać na ręce i że no musicie to robić. Nie wiem, jaki to ma skutek. Nie wiem, nie potrafię jakby od tej strony politycznej powiedzieć, czy to się uda, czy nie, czy się będą potrafili z tego jakoś wycofać. Na pewno trochę słabnie ta energia związana z komisją weryfikacyjną. Ludzie widzą, że no lokatorzy, szczególnie w środowisku lokatorskim widać, że te trzy kamienice, które niby zostały zwrócone przez Komisję Weryfikacyjną Zasobu Gminy, co nie jest prawdą, bo nie zostały zwrócone, została wydana decyzja, ale w księgach wieczystych wciąż właścicielem jest na przykład spółka Fenix. Lokatorzy wciąż płacą czynsz 1800 zł przy emeryturze 1300. Wciąż jest remont, wciąż jest 7 stopni, wciąż nie ma wody, więc jakby widzą, że coś tutaj nie gra, bo decyzja została wydana w listopadzie, mamy luty, a ja wciąż muszę tu płacić ten czynsz do Feniksa wysoki. Więc trochę się wyczerpuje ta energia związana z komisją. Okazuje się, że właśnie Patryk Jaki naobiecywał, ale się z tego wycofuje. No i mam nadzieję, że to jest moment, w którym możemy wykorzystać też takie zdenerwowanie, że no nie, już dłużej tak nie damy rady się mamić, że oto teraz mamy u władz taką partię, która jest super prolokatorska, a uchwala, tak jak mówisz, ustawy, które są zupełnie antylokatorskie i pozbawiają w ogóle praw lokatorów osoby, które będą mieszkać w tym de facto publiczno-prywatnym zasobie mieszkaniowym, mówię tutaj o Mieszkanie Plus. Więc ja staram się nie odpuszczać jeszcze tego tematu, chociaż faktycznie jest dużo jest znaków, że to PiS odpuszcza, ale będziemy starać się nawet no jakoś, nie wiem, i w obrębie tych ruchów lokatorskich i jakoś tam współpracować ze wszystkimi możliwymi grupami, żeby nie odpuszczać tego tematu. No a co do Mieszkania Plus? Nie mam komentarza, jest mi po prostu, no nie mam, no po prostu to jest załamujące. I jest to przykre takie, że tyle osób wierzyło, że faktycznie to będzie coś. Myślę, że w ogóle jest taki moment i z tym Mieszkaniem Plus też z tym, co się dzieje z ustawą. Oprócz tego, że ona jest zamrożona, to też wychodzą takie kwiatki, że deklaracje Patryka Jakiego, przedstawione założenia do tej ustawy, nie pokrywają się z tym, co jest w projekcie. Mało tego, okazuje się, że są trzy jakieś różne projekty i nie wszystkie są opublikowane na oficjalnej stronie legislacji, na stronie rcl.gov.pl, więc gdzie masz szukać tych projektów, jak nie na oficjalnej stronie, no są publikowane na jakimś związku samorządów. No, to jest tak coś dziwnego, że i cały ten proces, jakby procedowanie, które po prostu pomija głosy społeczne i też po prostu w jakiś sposób się traktuje lokatorów, że tak im się obiecuje dużo, a nic z tego nie wychodzi. Naprawdę nic. Lokatorzy jeszcze jakby nie mają żadnej wymiernej korzyści z tego, że ta komisja powstała, oprócz jakiegoś takiego poczucia sprawiedliwości, godności, że w końcu władza ich wysłuchuje. Ale no, godność to jest dach nad głową, a nie to, że ktoś po prostu posłucha cię przez 5 minut, a potem przyjedzie telewizja. Lokatorzy się cieszą, że odzyskali kamienicę, telewizja odjeżdża, a 3 miesiące później znowu jest 1700 do zapłaty. Więc mam nadzieję, że się wytworzy taki
stop, tak już dalej być nie może, no jakoś to wykorzystamy. No ale nie wiem, nie wiem, nie, nie chcę spekulować. No. Ciekawa była dla mnie ta obserwacja twoja, że robimy na demonstracji dużo aktorów. Było ich więcej niż aktorów, ale mam zdaniem, że się bardzo mało. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, że ludzie nie występują w swoim imieniu. Tak naprawdę ta grupa to jest właśnie ta, której zazwyczaj w takim stopniu nie dotyczy tego problemu, czyli ta demonstracja. I tak myślę, że to też jest przykład, kiedy byliśmy na posiedzeniu Komisji Rady Miasta i tam były podnoszone kwestie programu wdrożeniowego i była osoba, która też jest radną i ma za dużo dosyć dłużej, wypowiadała się czasami gdzieś tam na forum o tym, mówiąc o swoim imieniu, o swojej sprawie i tak dalej, ale że na komisji się nie odezwała, bo nie miała uwagi słyszeć, w jaki sposób ludzie o nim mówią i bało się usłyszeć, co mogą jeszcze bądź w trakcie wypowiedzi przy takim nastawieniu, że to wymaga odwagi na pytanie, żeby wyjść i przyznać, tak, że ma się, tak, to jest poważny jakby problem taki życiowy, że ma się zadłużenie, jest to jakiś, nie wiem, przełamanie sportu, jakiegoś wstydu też swojego, ale też, nie wiem, społecznego jakiegoś nastawienia, że to jest coś bardzo negatywnego. No i że wydaje mi się, że ten wątek solidarnościowy jest chyba w tym wszystkim najważniejszy. To, że są stereotypy, no to nie do końca jesteśmy w stanie teraz pracować świetne rozwiązanie, które nam tutaj zmieni sposób myślenia albo sposób działania mediów, tylko trzeba po prostu konsekwentnie budować grupę nie tylko tych osób występujących, tak niekoniecznie w swojej sprawie, tylko w imieniu takiej grupy często robimy, tylko z samego nie, że reprezentacja lokatorów, tylko lokatorzy sami, tak? Tak, żeby oni też po prostu przełożone mają już sprawność, wiadomo, że cała grupa otaczająca musi być wspólna, ale też bardzo trudno będzie, nie wiem, wyjść na ulicę, wyjść, podejść do mikrofonu, czy gdzieś tam właśnie powiedzieć, w Warszawie część, no Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów zakładało właśnie Jolanta Brzeska z lokatorami. Jest z tym problem, ja mam wrażenie, że to trochę jest problem takich początkujących organizacji, gdzie nagle się pojawia jakiś lider i on nie za bardzo chce oddać w ogóle bycie swoim liderem, nie za bardzo rozumie, że to nie on jest najbardziej, tylko ci lokatorzy. Ja dołączyłam do ruchu lokatorskiego kilka lat temu, a dużo jest osób, które działają znacznie dłużej niż ja i to środowisko jest takie trochę skłócone, nie może się połączyć. To jest strasznie męczące, takie, że ktoś się obraził 5 lat temu na tego, więc nie przyjdzie na tę demonstrację, kiedy nagle po prostu wali nam się ustawa jakaś, musimy wszyscy się zmobilizować, żeby tam pójść. Więc z Małgorzanką, z którą działałyśmy w Komitecie Obrady Lokatorów, postanowiliśmy, że rzeczą, które to wzmocni, są po prostu imprezy. I teraz robimy imprezy, robimy pikniki, robimy bale i okazuje się, że to jest świetne, bo naprawdę ci ludzie potem się poznają i mówią, słuchaj, przyjdź do mnie na demonstrację, bo ja nie mam ogrzewania, robimy tutaj naprawdę demonstrację stop zabójczym kosztem ogrzewania i ci ludzie naprawdę przychodzą. Więc uważam, że trzeba robić dużo imprez, takich też, nie wiem, rozkręcamy taki lokatorski klub filmowy, na którym staramy się, nie ma tam ekspertów, nikt nie przychodzi z takiej perspektywy właśnie z biurkiem, ze szklanką, tylko po prostu dyskutujemy o tym, co wzruszyło ich, tych lokatorów, nas i uważam, że jakby takie poczucie tego, że jesteśmy w stanie powiedzieć o swoich emocjach, jesteśmy w stanie razem potańczyć, jesteśmy w stanie też razem się wysłuchać. Przekłada się potem, że jesteśmy też w stanie pójść na solidarnościową blokadę eksmisji, na rozprawę do sądu. I też nie może być tak, w zasadzie jakby pomyślałyśmy o tych piknikach lokatorskich, a teraz właśnie o tym balu właśnie jest takiej potrzeby, że sami ci lokatorzy, lokatorki, z którymi jakby dużo czasu też tak spędzałem i się po prostu kolegujemy, mówili, że oni już nie mogą dłużej iść na kolejną blokadę, bo oni potrzebują spotkać się z tymi ludźmi w jakimś innym otoczeniu, bo im po prostu na przykład sala sądowa, czy ten korytarz się tak źle kojarzy,
że oni już po prostu nie dają rady temu, że oni potrzebują odpoczynku od tego. Więc myślę, że trzeba robić dużo imprez. I po prostu na tych imprezach mówić, że jutro jest blokada i wtedy jakby tak to napędzać, żeby jakby, no wiadomo, że nie robimy tych imprez jakby same dość jakby sobie, żeby po prostu potańczyć, żeby się dobrze bawić, tylko że to jest ważne, żeby jakoś tak dawać też przestrzeń do wypowiadania się, żeby właśnie działacze lokatorscy nie zabierali całego czasu na wypowiedź, żeby lokatorzy sami czuli, że mają mikrofon i mogą powiedzieć, nawet jak im nie wyjdzie na początku i mówią po prostu od czapy, no to niech mówią, żeby czuli, że to jest ważne. I właśnie teraz chcę na przykład też takie warsztaty zrobić z przemawiania demonstracji, żeby lokatorzy nauczyli się, czy niektórzy są świetni w tym, w ogóle są naprawdę rewelacyjni. Ale myślę, że na przykład taki warsztat, sama bym chętnie poszła, no to jak się przemawiać, jak porywać tłumy, no to niech każdy pójdzie na warsztaty i nauczy się opowiadać swoją historię w taki sposób, że poczuje, że ta historia to nie jest coś, czego on powinien się wstydzić, tylko to jest historia zwycięstwa, bo on wywalczył na przykład to z innymi lokatorami, żeby podłączyli centralne ogrzewanie do kamienicy. Super, jakby, no, więc... To jest trudne, jakby nie wiem, jaki jest tak naprawdę złoty przepis, ale na przykład to, co ostatnio widzę, co robimy w ostatnich miesiącach, jakiś tam efekt przynosi. Może to jest kierunek, żeby no, w Warszawie problem jest właśnie to, że te ruchy są skłócone strasznie i że trzeba godzić się, ale myślę, że tak, no, że może to jest pomysł, żeby jakoś tak się lepiej trzymać, bo to właśnie to jest chyba źródło takiej solidarności, no, że się lepiej znamy i znamy swoje problemy. Czyli rozmowy kuluarowe. Imprezy, dużo imprezowe trzeba. Ale to, o czym tu pani Kinga zaczęła mówić, to chciałam tylko dodać, że jak skuteczne są takie działania zorganizowane. Mhm. Bo ten program odurzeniowy, pierwsza wersja, no to była przecież w Lublinie no nie do zaakceptowania. I parę osób zorganizowało się, przyszło na jedną komisję, przyszło na sesję Rady Miasta i pan prezydent nagle zrobił krok do tyłu. No właśnie, da się, no. A proszę państwa, to zrobiła grupka osób, grupka, naprawdę to parę osób, pan i tu jeszcze tu, to grupka jest, no. Ale jest tak, ponad 5 tysięcy rodzin czeka na mieszkania w Lublinie. Ponad 4 tysiące rodzin już mają potężne albo spore zadłużenia. Czyli jest grupa około 10 tysięcy rodzin, których problem mieszkaniowy dotyka. No i jak to, co to zrobić, żeby z tej grupy no sporej, to jest prawie 30 tysięcy mieszkańców. Jak zrobić, żeby ta grupa no, była licznie reprezentowana w różnych przypadkach, która ich dotyka? No, pani Kinga i tutaj koledzy pracują nad tym, ale bardzo dużą imprezę zrobić. Ale jak zwiększyć tą liczbę tych osób, żeby jak będzie sesja, będzie komisja Rady Miasta, to żeby przyjść nie w 3-5 osób, tylko żeby przyjść 50 osób. Jak to zrobić? Pan mnie pyta? No, pytam tak w ogóle. Siebie pytam też. Czy nie mogę panu jedynie powiedzieć, że małe zaangażowanie w działania społeczne na rynku wynika najczęściej, moim zdaniem, z braku poczucia sprawczości. Więc jeżeli nie wierzymy, że coś uda nam się zrobić, to po prostu tego nie robimy. Więc wydaje mi się, że te osoby, te rodziny są często tak w złym położeniu, mierzą się z takimi problemami na co dzień, czują się w tak beznadziejnej sytuacji, że nie mają kontroli nad swoim życiem, nad tym, co ich otacza, że nie wierzą w to, że mogą coś wywalczyć. Więc pytanie, czy nie warto spróbować właśnie zorganizować jakieś imprezy? Bo czasem nawet
zaangażowanie tych osób w organizację czegoś małego, naprawdę najmniejszego, nic nieznaczącego, może uruchomić taką lawinę. Każda aktywność w tych obszarach, w tych dzielnicach, w których ten zasób mieszkaniowy jest największy, jest niezwykle cenny. Taki punkt kultury na Planowicach czy na 1 maja, który może uruchomił bardzo dobre procesy. Ciężko mi to powiedzieć, nie znam bezpośrednich skutków działania, ale jakakolwiek aktywność na pewno pozwoliłaby zaangażować więcej procesów działania. Tak, to dobrze, że... Bo na przykład w Warszawie był taki problem, że w związku z reprywatyzacją, że tworzyło się bardzo dużo takich stowarzyszeń wokół jednej kamienicy. I oni mieli jasny cel, ochronić swoją kamienicę. Zazwyczaj byli przekonani, że są przekręty, a jak oddają prawowitemu spadkobiercy, to wszystko będzie okej. Okay. Albo na przykład mieli postulaty, żeby wszyscy mogli wykupić w tej kamienicy, ale byli tak bardzo skupieni na tym swoim... celu. I często było tak, że jak im się coś już udało, na przykład jakoś zamrozić w ogóle te roszczenia, czy na przykład złożyć do prokuratury, nagle sprawa ucichła, no to oni już nie przychodzili do innych kamienic, żeby na przykład wymieniać się informacjami, jak to zrobili, co można zrobić i tak dalej. Czasami na przykład, to wiem jakby z jakichś rozmów z innymi działaczami lokatorskimi było tak, że nie za bardzo chcieli się dzielić wiedzą, bo wierzyli, że jest jakiś taki układ, mafia i po prostu to pewnie jakoś tam gdzieś tam jest ten mafia i układ, no ale nie w takim wymiarze, że jak ja powiem, jak załatwiłem sprawę, że tutaj zgłosiłem, na przykład jak napisałem zawiadomienie do prokuratury, to jest jakaś taka wiedza tajemna, którą nie należy się dzielić. Nie wiem, może czasami potrzeba kogoś, kto jest tak wyżej właśnie ponad jakiejś takiej większej organizacji lokatorskiej, która będzie skupiała te mniejsze i mówiła, jak będziemy silnie walczyć, nie po kilkanaście osób, każdy po kolei. No i to jest trudne, to jest pytanie, jak budować ruch społeczny. No, jakikolwiek, czy to sieciowanie, czy... Ja do niego dołączyłam, więc ja też jakby nigdy nie zaczynałam od zera, więc ja nie mogę powiedzieć w ogóle teraz, że o, mam złoty przepis właśnie, jak to zrobić, bo... Bo ja też przyszłam na gotowe, jak przyszłam, to już były 3 ruchy lokatorskie. Ikonowicz działa też od długiego czasu i też ma jakieś tam swoje komórki. Też było tak, że dużo ruchów lokatorskich było skupionych na różnych celach, na przykład właśnie Komitet Obrony Praw Lokatorów, z którym ja działałam na Pradze i tam problemem było zadłużenie czynszowe i fatalne warunki mieszkaniowe. Z kolei Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów zajmowało się tylko tymi zreprywatyzowanych kamienic i oni uważali się trochę lepszych właśnie ci lokatorzy niż ci, którzy mieszkają w tych fatalnych warunkach mieszkaniowych na przykład. Ci z lokali socjalnych w ogóle się jakoś tam nie jednoczą, bo oni się ciągle przemieszczają na przykład z różnych dzielnic, więc trudniej ich znaleźć takie spoiwo. Mhm. Czy jeszcze postrzegam, że o tym problemie i wynika to, przepraszam, że znowu to się jakoś skupia na mediach, ale z tego względu, że my jakby, może nie mając jakby własnych mediów, którymi możemy dotrzeć do większej ilości osób, też korzystamy z takich mediów lokalnych po prostu, konwencjonalnych, że rzadko kiedy jest takie zainteresowanie poruszeniem tematu jakby w całym spektrum jego jakby istnienia, prawda? Bardziej dziennikarka woli się skupić na konkretnej historii, która często, przepraszam, że tak powiem, ale wyciskał łzy z oczu i generalnie jest dobrym materiałem do tego, żeby napisać go do czytelnika.
niż żeby pokazać, że jest jakiś ogólny problem. Mieliśmy tak trochę z programem podróżeniowym, że jakby lepiej było to pokazać przez jakieś konkretne osoby, niż pokazać, że jakby on nie jest adresowany do różnych grup odbiorców, tylko bardzo do jakichś konkretnych i jest oparty w ogóle na bardzo złych założeniach. I trudno nam było jakby w taki pogłębiony sposób przekazać to, co chcemy. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że jakoś komunikacyjnie jest jakiś problem z nami, po prostu, żeby o tym powiedzieć, czy po prostu jest jakaś blokada, żeby jakoś głębiej ten temat spenetrować, nie ze strony mediów. I tutaj właśnie jest trochę problem, że nawet jak się czymś zajmujemy, to on jest już na wejściu bardzo spłycony. Ale ja mogę powtórzyć tylko z doświadczenia właśnie starszych kolegów, koleżanek, którzy są dłużej w ruchu lokatorskim, że ten problem, o którym mówisz, to był problem, z którym się mierzono i nie wiadomo było, co z tym zrobić przez długie, długie lata. I tak naprawdę dopiero ta afera reprywatyzacyjna trochę coś ruszyła, że media są bardziej zainteresowane, dlatego że no właśnie, to są te historie lokatorów, na przykład podczas przesłuchań komisji weryfikacyjnej, to jest coś, co budzi bardzo dużo emocji. I to się sprzedaje właśnie, to brzydkie słowo, ale tak po prostu jest. A przez lata było tak, że nie wiem, mieliśmy dramatyczne sytuacje, ale nie mogliśmy nigdzie upchnąć do mediów, a już wyczerpywaliśmy całą drogę u burmistrza w jakikolwiek no, prawną i wiedzieliśmy, że tylko ten nacisk medialny może cokolwiek zmienić. Na przykład mamy taką panią Gosię, która ma piątkę dzieci, została z nimi sama. Dostała mieszkanie socjalne. Ja zresztą chyba nawet opisuję tak, jej historię. I ma mieszkanie socjalne, które jest opalane drewnem, węglem, no ma kozę i problem jest taki, że ona nie może pójść do pracy, dlatego że jak jej dziecko wróci o 13 ze szkoły, to sobie samo nie napali w piecu i będzie zimno, więc jest, pracuje na pół etatu i tak dalej. No w każdym razie tam te dzieci mają w ogóle astmę, bo tam jest zagrzybione, zmieni to mieszkanie, te warunki są fatalne. No i staramy się oczywiście o to, żeby zamienili to mieszkanie na inne, ale wierzymy, że jak media będą naciskać, to burmistrz szybciej znajdzie to mieszkanie dla tej piątki dzieci. No i znaleźliśmy jakąś tam panią z programu telewizyjnego, ona przyjechała, wszystko jest okej. Udało nam się przez telefon sprzedać tą historię, jako że naprawdę dramatycznie jest. No ona przyjechała, patrzyła na to mieszkanie, chociaż ono jest w zupełnie zagrzybionej kamienicy, także są czarne korytarze, absolutnie czarne od grzyba, więc wiadomo, że ten grzyb jest w całym budynku. Ma na piśmie od lekarza, że dziecko nie może absolutnie przebywać w zagrzybionym mieszkaniu, bo ma bardzo poważne problemy z drogami oddechowymi. No ale jak przyjechała ta pani z telewizji, to zobaczyła, że Gosia odmalowała sobie na biało ściany. Powiedziała, że a przecież to jest ładnie, a przecież stoi telewizor. Przecież tu nie jest tak źle. A w ogóle tu ma pani piątkę dzieci, czyli ma pani całkiem sporo z 500+. Nie, to widzowie nie będą pani współczuć. No i to była nasza ostatnia nadzieja. Stoimy tak, stoi ta pani, ludzie z kamerami, no nie mają za bardzo co kręcić w tym mieszkaniu, bo ten grzyb faktycznie jest zamalowany, no bo chcesz, żeby było schludnie w tym mieszkaniu, więc odmalowała to na biało. Ale to był błąd, bo teraz nie ma jak pokazać grzyba. Chociaż można tu przyjść z jakimś pomiarem, prawda, że ten grzyb jest i że te dzieci... Nawet jedno jej dziecko łysieje i lekarz stwierdzi, że łysieje od tego, że przebywa w tym zagrzybionym mieszkaniu i jeszcze do tego stres związany z tym, że tam mieszka. Ale to się nie sprzeda, bo że to łysiejące dziecko tam pani mówi, że to może jeszcze na kamerze dobrze wyjdzie. Ale to, że jest piątka dzieci i po prostu... opala się drewnem i nie ma po prostu, i w kuchni jest 7 stopni, to już to nie da się pokazać tego, że jest bardzo zimno. Tego nie widać dobrze w kamerze. Kośminek. Już nie jest. Wówczas pojawiła się jakaś szansa na jakiś mały skandalik, na jakieś emocje. Też jest ciekawe, że czytając komentarze pod tymi artykułami, nagle, kiedy w odpowiedni sposób pojawia się
co innego było punktem takim głównym tej historii, to już mogło się dotyczyć to, że można było ich współczuć, prawda? Gdzieś te komentarze się przewijały jednak, nie były hejtowanie pewne zmiany, tylko ludzie pokrzywdzeni przez politykę, prawda? Już to ostrze gdzie indziej można było nakierować, tak? Ale tak samo pójście z aferą prywatyzacyjną, co zabito Jolanty Brzeską, zamordowano, eksmitowano tysiące lokatorów. Nie zrobiło to wrażenia, dopiero jak zaprywatyzowano kawałek trawnika w centrum Warszawy, bo co, bo był warty 160 milionów, bo reprywatyzowany tam metodą na Duńczyka, Polaka, umowy indemnizacyjne, bo zamieszany jest ówczesny szef warszawskiej palestry, bo zamieszana jest jakaś wysoka urzędniczka z ministerstwa. To zrobiło wrażenie, a nie to, że kilkadziesiąt tysięcy osób straciło dach nad głową. To nie robi wrażenia. Przecież ile czasu minęło od śmierci Jolanty Brzeskiej do wybuchu afery reprywatyzacyjnej? Przecież lokatorzy nie protestowali gdzieś w podziemiach i po bramach. Oni pukali od drzwi do drzwi, chodzili od drzwi do drzwi polityków wszystkich mainstreamowych partii, również Prawa i Sprawiedliwości, i wtedy jakoś nie robiło to wrażenia. Dopiero teraz, kiedy da się na to zbić jakiś kapitał polityczny, no to o, teraz to wysłuchamy lokatorów. No i teraz się okazuje, że nawet, że już dobrze, już ja, żebyśmy wszyscy się zgadzali, niech oni sobie zbijają ten kapitał polityczny, tylko żeby szły za tym jakieś wymierne środki. A tak jak rozmawialiśmy o tej komisji weryfikacyjnej, no to, no to jednak nie ma wymiernych korzyści dla lokatorów. Czy ja myślę osobiście, że jakby na tę chwilę jakby nie ma co liczyć za bardzo urzędników i polityków w 100%, po prostu najważniejsza jest taka sama organizacja i wspieranie się, taka solidarność międzyludzka i jakby no, organizowanie się, demonstrowanie, okupowanie urzędów i upublicznianie tego wszystkiego. To, co mogą zrobić politycy, to zrobią, tak, ale to jest zazwyczaj pod jakimś interesem, tak, są zależni od siebie. No, no tak. No. Ale no bez tych, ja nie wiem, czy rozumiem, znaczy, ja nie wierzę, że oni nie powinni nic robić, tak? Tylko według mnie nie ma co na pewno czekać, nie? To też jakby jest... Nie, no czekać nie ma co, ale nikt tutaj nie czeka, no chodzimy i demonstrujemy od kilku lat, prawda? Ale no, ja po prostu mam wrażenie, że jakby nie ma... Nie, nie, ja się nie czuję w ogóle za tak tylko tak zareagowałam emocjonalnie, po prostu myślę sobie, że jak czasami nie ma przepisu, to nic nie da demonstracja. Jak nie zmienimy progu, żeby dostać to mieszkanie, albo nie usuniemy właśnie tego zapisu o telewizorze, to ktoś nie dostanie programu oddłużeniowego. No, ale ktoś to musi robić, nie? Trzeba się jakby spotykać, jakby demonstrować po jakieś konkretne jakby cele, nie? Jasne, tak, no, tak, tak. Czyli no, właśnie te zmiany, o których ty mówisz, nie? To są istotne, tak? No właśnie, bo niebawem, w maju, będą dni lokatorskie. W Lublinie, tak właśnie. Nie ma konkretnej daty, ale... Tak, dlatego ja już teraz zapraszam tutaj osoby zgromadzone do no, śledzenia po prostu strony na Facebooku i do uczestnictwa. Tak, Lubelska Akcja Lokatorska, że to jest bardzo istotne właśnie, żeby takimi metodą może małych kroków, no nie, bo tutaj widzę, że audytorium jest takie dosyć zróżnicowane, że to jest właśnie duża, bym powiedziała, siła właśnie tego, że ludzie są z różnych, powiedzmy tam, sytuacji swoich życiowych. To myślę, że skoro już jest, powoli możemy kończyć, bo jest godzina 20:20. Pytanie takie może trochę z zupełnie innej perspektywy i ciężkiej takie może, ale tak, chodzi bardziej o jakąś taką perspektywę na przyszłość, bo jakby z jednej strony jest jakby działalność i presja ruchu lokatorskiego w różnych raczej większych miastach, ale też w jakie rozwiązanie tak naprawdę należy jakby promować, jakby jakie iść, bo tak, mam takie poczucie, że jakby duże miasta jakby bardzo mocno promują te towarzystwa budownictwa społecznego, które też często dla wielu osób o niższych dochodach nie są dostępne. Po prostu czynsze tam są stosunkowo wysokie. Nie jest to po prostu atrakcyjna opcja, a nie jest dostępna po prostu. Druga sprawa, budownictwo to komunalne. Ono jest teraz, powiedzmy, od czasu do czasu wzmacniane jakimiś kredytami tam z Banku Gospodarstwa Krajowego. Lublin na przykład też korzysta z takiego kredytu. No ale jest to wąską stróżką, to płynie tak naprawdę. Kompletnie nie zabezpiecza to jakby potrzeb tych ludzi, którzy czekają w kolejce.
Jakie rozwiązania ty widzisz jakby z perspektywy twojej działalności i tego, jak można rozładowywać ten głód mieszkaniowy przez istniejące obecnie takie rozwiązania prawne? No ja jedyne, jak widzę teraz, to naciski na to, żeby Mieszkanie Plus było reformowane. Dlatego, że to jest pierwszy taki pomysł, żeby budować na jakąś większą skalę. Wiemy, że teraz są już takie kombinacje, że bardzo dużo się koniec końców dotuje deweloperów, a mieszkania wcale nie będą najtańsze. Ale nie znaczy to, że program trzeba wyrzucać do kosza, tylko po prostu naciskać na to, żeby go reformować. I myślę, że jakby a propos tego, co ty mówiłaś tutaj o tym poczuciu tego, że nasze pokolenie jest jakby tak przywiązane do tej własności prywatnej, ale mimo wszystko jest też dużo takich głosów jak twoje, że no, trochę mamy już dość tego, że mamy po 30 lat i musimy ciągle mieszkać ze znajomymi, bo nie stać nas na własne mieszkanie, a wszyscy mamy w ogóle umowy śmieciowe. I jednak rodzi się coś takiego, takie poczucie, że jednak możemy od tego państwa wymagać, żeby nam wybudowało mieszkanie, które będziemy w stanie opłacić, nie trzeba będzie się gdzieś... I może jakby połączenie tego wszystkiego i większy akcent, który się kładzie na dobro wspólne przy okazji na przykład dyskusji o reprywatyzacji, jest takim, może to wszystko jest dobrym momentem, żeby domagać się po prostu tego, że to mieszkalnictwo publiczne to nie jest tylko dla biednych, jest dla wszystkich i po prostu, że to jest ten temat, który da się wykorzystać też przez klasę średnią, która jednak, no, że może nie trzeba ciągle tych kredytów, że z tymi kredytami jest tak bardzo niepewna sytuacja. Myślę, że to jest coś, co, czy przynajmniej mam nadzieję, nie wiem, może też żyję w jakiejś bańce i może tak wcale nie jest, ale mam nadzieję, że tak jest, że to jest ten moment, kiedy można to wykorzystać jakoś. Bo uważam, że tylko to Mieszkanie Plus to jest jedyna w ogóle nadzieja teraz, że jakby stworzy się jakiś fundusz i że będą te mieszkania faktycznie budowane w różnych miejscach w Polsce jednocześnie. Już nawet z tym partnerstwem jakoś tam z deweloperami, w sensie, no oczywiście w idealnym moim świecie tak by nie było, ale teraz tylko mamy na to szansę. Spójrzmy na to optymistycznie. Wcześniej programy to były tylko Mieszkanie dla Młodych, Rodziny na Swoim, które absolutnie dotowały deweloperów. Więc nie jest aż tak źle, jakby jest postęp w tym, jakby nagle państwo się obudziło, że powinno przejąć na siebie jakiś tam ciężar. Oczywiście przejmuje, a potem się z tego wycofuje i to jest takie trochę wodzenie za nos, ale mimo wszystko moim zdaniem jakoś dokonała się jakaś zmiana. Jest jakieś poczucie, jednak Prawo i Sprawiedliwość deklaruje coś, co wcześniej partie nie deklarowały, przynajmniej nawet na takim poziomie koncepcyjnym. I wiem, że to czasami jest na poziomie obietnic, ale no mimo wszystko ta dyskusja o tym programie Mieszkanie Plus też nie jest jakaś taka bardzo długa. I uważam, że w porównaniu do wcześniejszych opcji, to ta naprawdę jest zła, ale jest lepsza. I myślę, że jednak warto naciskać i próbować reformować i proponować konkretne rozwiązania, jak nowelizować tę ustawę, żeby ona była lepsza. Nie odpuszczać tego tematu, tak samo jak nie odpuszczać tego tematu reprywatyzacji. Mam wrażenie, że naprawdę jesteśmy blisko. Frustruje nas to, że tak nas się oszukuje, że nas się co innego obiecuje się co innego, potem jest co innego, tak samo z Mieszkaniem Plus, miało być kolorowo, nie jest, ale nie jest tak, że to jest naprawdę ślepy zaułek. Myślę, że da się z tym coś robić, tylko no właśnie, trzeba się samoorganizować, naciskać, imprezować może jakoś. No myślę, że to jest kwestia też zmiany mentalności. No ale on się jakoś tam powoli zmienia, to też nie jest tak, że ciągle tkwimy w tym, że wolny rynek i ten kierat i tak dalej, myślę, że ludzie naszego pokolenia już trochę zaczynają widzieć, że to nie musi tak być i że to nie jest ich wina, że zarabiają 2,5 tysiąca i wydają połowę na mieszkanie. Ja mam taki przykład, my się skupiamy raczej na dużych albo średniej wielkości miasta, ja jestem z Kazimierza Dolnego, gdzie jest 9 mieszkań komunalnych w całej gminie, 9. I stanowi to olbrzymi problem dla samej gminy, z tego względu, że praktycznie młode osoby, które na przykład nie mieszkają z rodzicami, nawet już są dorosłe, bo no nie mają na przykład takiej przestrzeni życiowej, którą mogłyby wydzielić, nawet jak są dorosłe z tymi rodzicami, muszą stamtąd wyjechać. Nie stać ich na zakup przy bardzo wysokich stawkach, nawet w prowincjonalnym, niewielkim miasteczku. Kazimierz jest takim turystycznym miastem, więc ceny są warszawskie. Gmina nie może zapewnić na przykład mieszkań służbowych dla nauczycieli w szkole podstawowej, liceum, albo dla lekarza, prawda, który musi dojechać z innego miasta kilkanaście kilometrów.
po prostu gmina umiera, prawda? Brak tych mieszkań powoduje, że osoby nie mogą zacząć jakby normalnego życia, jeśli nie stać ich na to, nie mają dużego zaplecza finansowego, głównie dziedziczonego, prawda? No bo raczej mało kto w wieku 20 paru lat dysponuje jakimś majątkiem, nie wiem, 2 miliony złotych. No więc jakby to też pokazuje w małych miastach, no nie? Brak tego zasobu takiego komunalnego, w ogóle budownictwa socjalnego powoduje, że młodzi ludzie uciekają, nie? Nie tylko ze względu na brak jakichś tam, powiedzmy, perspektyw, ale brak w ogóle możliwości, nawet gdyby chcieli zostać, bo ich po prostu nie stać, nie ma zasobu, gdzie mogliby mieszkać. Ale ja myślę, że to jest świetny pomysł na to, jakby, żeby rozszerzać tę perspektywę, dlaczego potrzebujemy mieszkań. No właśnie, no bo nasze miasto się wyludnia i nawet nie możemy zatrzymać tych, którzy chcą. Albo już argument, który zawsze działa, ludzie chcą zakładać rodziny, a nie mają gdzie się podzieć. To jest taki argument, który działa niezależnie od opcji, prawda? Więc dlatego myślę, że jest potencjał w tym nacisku na to, żeby państwo budowało, bo faktycznie, no, tak jak mówisz, na przykład skutki są tak na wiele płaszczyzn to oddziałuje, że jesteśmy w stanie chyba tak właśnie budować takie narracje, które nie będą na przykład tylko lewicowe albo jakieś bardzo anarchistyczne, że to jest coś nam wspólnego, no, tak jak po prostu każdy potrzebuje mieszkania. No na pewno, to jest uniwersalne. Może zakończmy tym, bo jest odpowiednia pora na to. Ja bardzo dziękuję, że tutaj przyjechałaś z Warszawy. Dziękuję tutaj osobom obecnym oraz Galerii Labirynt za gościnę. A z takich innych ogłoszeń to także zapraszam na drugą lubelską manifę, która odbędzie się 10 marca o godzinie 14. Wystartuje spod bramy Zamku Lubelskiego. Więc 10 marca o 14 zapraszam. Też niebawem podam informację o kolejnej książce, trochę inny temat, o pedofilii wśród księży. Także zachęcam do też przyjścia. I jeżeli ktoś chce, to autorka tutaj złoży swój podpis. Jeżeli jest taka wola, może jakieś te chwilowe, ja się oddalę. Dziękuję bardzo.